Zagubiona awangarda Teresa Żarnower i lewica artystyczna. Myślę, że zawartość tej kolejnej części można skojarzyć z ogólnie pojmowaną postawą awangardową reprezentowaną przez Teresę Żarnower i pokrewnych jej artystów oraz z tym, jakie wyzwania stawiał przed tą postawą wybuch II wojny światowej. W tej części konferencji zaplanowaliśmy trzy referaty. Referat pana Stanisława Czekalskiego, pana Marcina Giżyckiego oraz pana Przemysława Strożka. Pozwoliliśmy sobie z przyczyn technicznych trochę zmienić kolejność prezentacji w tej części konferencji. Jako pierwszy wystąpi pan Marcin Giżycki, który komunikuje się z nami za pomocą Skype'a. Jest on historykiem sztuki, historykiem filmu, krytykiem sztuki, krytykiem filmu, reżyserem filmowym, profesorem w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Jest również wykładowcą na Rhode Island School of Design w Providence w Stanach Zjednoczonych. Od kilku lat jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator w Poznaniu. Autor wielu znaczących publikacji, w tym książek, znaczącej książki poświęconej filmowi awangardowemu. Ta pozycja nosi tytuł Awangarda wobec kina, film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego. Ponadto tomu poświęconego postmodernizmowi w sztuce i ogólnie kulturze końca XX wieku. Autorem książki poświęconej filmowi amerykańskiemu i jego związkowi z twórczością Wima Wendersa. Jest również autorem słownika kierunków ruchów i kluczowych pojęć drugiej połowy, pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku. Jest reżyserem filmowym, nakręcił kilkanaście filmów dokumentalnych, animowanych, eksperymentalnych, w tym filmy inspirowane projektami filmowymi polskich artystów awangardy. Jego referat nosi tytuł Żarnower i Temersonowie. Historia przyjaźni w dramatycznych czasach. Proszę bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo martwię się, że nie mogę być z Państwem na tej konferencji osobiście. Chciałbym wysłuchać wszystkie referaty poprzedzające mój referat i te, które nastąpią. No ale mamy szczęśliwie to urządzenie, które nazywa się Skype'em i myślę, że Stefan Temerson bardzo by pochwalił tę formę łączności, ponieważ interesowało go między innymi także radio jako środek bezpośredniego sposobu komunikowania się. Jak już Paweł powiedział, tytuł mojego referatu jest Żarnower i Temersonowie. Historia przyjaźni w dramatycznych czasach. Niestety nie mogłem też wysłuchać referatu Milady Ślizińskiej i być może w moim referacie i w referacie Milady pojawią się pewne powtórzenia, bo wymienialiśmy się materiałami, które znajdowaliśmy, przede wszystkim listami samej Teresy Żarnower. Drodzy i kochani, to nie kieruję tego do Państwa, tylko to jest cytat z listu Teresy Żarnower do Franciszki i Stefana Temersonów, listu z 1944 roku. Teresa jest świnia. Teresa rzeźbiarską pięścią wali w bohaterską pierś i ze skruchą powtarza: jestem, jestem świnia. W ten sposób Teresa Żarnower kajała się w liście, którego datę już podałem, z powodu zwłoki w odpowiadaniu na listy Temersonów. Zachowana korespondencja między Temersonami i Żarnower pochodzi z lat 1940-1947. Nie jest tego wiele, niemniej listy te świadczą niezbicie o dużej zażyłości między parą pionierów polskiego filmu awangardowego a starszą od nich rzeźbiarką. Rzucają one też nieco światła na stan ducha Żarnower w ostatnich latach jej emigracyjnego życia. Nie dysponujemy niestety żadnymi przekazami na temat początków tej znajomości, a później przyjaźni. Możemy domyślać się, że Temersonowie poznali Żarnower, gdy postanowili zrealizować film na podstawie poematu Europa Anatola Szterna, a ściślej
wydania tegoż poematu z 1929 roku, ponieważ poemat ukazał się dopiero wcześniej, opracowanego graficznie przez Mieczysława Szczukę i z okładką zaprojektowaną przez Żarnowę. Niewykluczone, że w poznaniu rzeźbiarki pomógł im właśnie Stern. Szczuka już wówczas nie żył. Stern, do którego Temersonowie, a właściwie Stefan Temerson zwrócił się o pozwolenie na adaptację filmową poematu. Stern pozostawił w swoich wspomnieniach opis pierwszego spotkania ze Stefanem Temersonem. Pisał, jak to odwiedził go kiedyś pewien młody człowiek o wybitnie inteligentnym spojrzeniu, w okularach, astenicznej budowie i zaproponował zrealizowanie filmu na podstawie jego poematu, że była to propozycja dla Sterna absolutnie szokująca, bowiem Polska była wówczas krajem, w której filmy eksperymentalne René Clera, Manareja czy Buñuela uchodziły za jakieś fanaberie. Więc to była dla Sterna niespodzianka i zgodził się w ogóle bez żadnych zastrzeżeń na to, żeby para młodych artystów, jeszcze wówczas nieznanych, podjęła taką realizację. Nie ulega wątpliwości, że dla młodych Temersonów Żarnower, autorka znanych fotomontaży, która już w 1924 roku opublikowała kompozycję filmową, datowaną zresztą na rok 1923, musiała być idolem. Ich znajomość przerodziła się jednak w zażyłość, zapewne dopiero po wyjeździe Temersonów do Paryża na stałe w 1938 roku. Żarnower zamieszkała w stolicy Francji przed nimi, przed Temersonami, w końcu 1937 roku. Cytat. Wyjechałam do Paryża. Tak pisała Żarnower w zachowanym, odręcznie napisanym życiorysie, gdzie pracowała, biorąc udział w salonach bieżących. Koniec cytatu. Można przypuszczać, że zadomowiona już wcześniej nad Sekwaną artystka jednak wybuchła wojna i świat stał na głowie. Gandy przy rządzie Polski stwierdzała Żarnower w cytowanym życiorysie. Wykonałam szereg plakatów propagandowych, które miały się ukazać między innymi w Ameryce jako afisze i pocztówki. Opracowywałam również stronę plastyczną mającej się ukazać książki o zburzonej Warszawie. Katastrofa Francji przerwała tę pracę. Koniec cytatu. Nadzieje Żarnower na zorganizowanie swojej wystawy retrospektywnej oczywiście również upadły. Aby nie było to jej największe zmartwienie, nie tylko Polska, ale i Francja przestała być bezpiecznym miejscem dla obywateli pochodzenia żydowskiego. Uciekając przed inwazją niemiecką, znalazłam się w Portugalii. To znowu cytat z zachowanego życiorysu. Znamy adres Teresy Żarnower w Lizbonie. 102 Rua das Amoreiras. Przed wyjazdem artystka przekazała tak zwane archiwum sztuki Stefanowi Temersonowi, który z kolei zdeponował je w Collège de France. Archiwum tego, jak wiadomo, nie udało się odnaleźć. To jest trochę taka mityczna sprawa z tym archiwum, ale ja to osobiście słyszałem kilkukrotnie od Stefana, który potwierdzał tę historię. Jeśli chodzi o Temersonów, to Franciszka również zaczęła pracować dla polskiego rządu na uchodźstwie i razem z nim została ewakuowana do Londynu w 1940 roku. Stefan wstąpił do oddziałów polskich we Francji, a po ich demobilizacji przebywał w Lyon w ośrodku Polskiego Czerwonego Krzyża i w 1942 roku przez Hiszpanię i Portugalię, gdzie pewien czas przebywał w Lizbonie w tym samym czasie co Żarnower, dotarł do Londynu, gdzie czekała na niego już Franciszka. W zachowanej korespondencji z lat 1940 między Żarnower, Temersonami i Józefem Witlinem można ułożyć kronikę wypadków.
28 grudnia 1940 roku Żarnower pisze do Temersona, który wciąż jeszcze przebywa we Francji. U mnie, cytat, u mnie nic nowego. Życie moje, całą treść obecnego mojego życia można zdefiniować jednym wyrazem. Czekam. Na co? Na wizę, to pisane dużymi literami. Do cholery ciężkiej. Nadzieję mam co prawda dość słabą, ale mam. Na drugą półkulę chcę jechać. Żyje się niespecjalnie ciekawie, to oczywiście w Portugalii, nie w Ameryce. Klimat mi odpowiada, chociaż ostatnio i tu jest zimno. Koniec cytatu. Franciszka najwyraźniej starała się interweniować, zapewne przez przyjaciół w sprawie Żarnower w amerykańskim konsulacie w Londynie. Świadczą o tym słowa z listu wysłanego z Lizbony do Londynu zaledwie kilka dni po liście, który przed chwileczką cytowałem. Cytat. U mnie nic nowego. Przypisek twój, że na wizę amerykańską przez Londyn liczyć nie mogę, przygnębił mnie bardzo. Wegetacja i ciągłe czekanie. Koniec cytatu. I dalej wzmianka o Temersonie. Wczoraj otrzymałam list od Stefana. Prosi, żeby ci donieść, że pieniądze otrzymał. Czyli jeszcze Temersona nie ma jeszcze wtedy w Lizbonie. A to był list z 31 grudnia 1940 roku. Żarnower jednak nie wylewa swoich problemów na Temersonów. Wie przecież, że niewiele mogą jej pomóc. Stefan zresztą nie dotarł jeszcze do Lizbony. Prawdziwie rozpaczliwe listy zaczyna natomiast wkrótce słać za poradą Haliny Halszki-Korsak do Józefa i Haliny Witlinów w Nowym Jorku. Witlin, notabene bardzo zaprzyjaźniony z Temersonami, podejrzewam, że wręcz spokrewniony ze Stefanem raczej niż z Franciszką, dotarł do USA zapewne w styczniu 1941 roku, również z Francji i również przez Lizbonę. Pisarz musiał się, widać, cieszyć opinią człowieka wpływowego, chociaż sam temu gorąco zaprzeczał. W liście do Temersonów, w którym tytułował, we wszystkich listach do Temersonów Witlin tytułował ich kochanymi dziećmi. Więc w liście z 15 lipca pisał na przykład, cytat, wielu ludzi poniżej lat 40 darzy mnie swoimi względami tak długo, jak długo uważa mnie za firmę, która zwłaszcza na nowym terenie może się przydać. Po przekonaniu się, że jestem do luftu, ludzie ci przeważnie przestają mnie znać. Koniec cytatu. Jednakże Witlin w miarę swoich skromnych możliwości i mimo kiepskiego stanu zdrowia podejmuje działania umożliwiające przyjazd Żarnower do Stanów Zjednoczonych. Niezbyt zresztą skuteczny do czasu. O czym świadczą coraz bardziej alarmujące, żeby nie powiedzieć, rozpaczliwe listy artystki. W dniu 21 marca 1941 roku Żarnower pisze SOS, 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 to drukowanymi dużymi literami, a potem jeszcze trzy razy to samo, tylko małymi literami. Coraz mniejsze te literki się. Rozumiecie, ja już nie mam sił. Od waszego wyjazdu nic się nie zmieniło, za wyjątkiem dosyć częstego aresztowania ludzi, budżania, coraz mniejszych wstępu, niż na od czasu do czasu biorą górę. Dziś złożyłam w konsulacie amerykańskim list ministra Dubicza potwierdzający moją działalność artystyczną wraz z krótkim życiorysem. Odpowiedziano mi jednak, że do lipca wykluczone jest załatwienie mojej sprawy, to jest wyjazd do Ameryki. Natomiast gdyby nadeszło pismo odpowiednie, w nawiasach wiza z Ameryki, w drodze wyjątku przyspieszyć byłoby można, nawet na pewno przyspieszyć wyjazd. Błagam, to znowu dużymi literami, jeżeli możecie wpłynąć na to emergency, zdaje się, że inaczej się to pisze, tę instytucję, która dla was załatwiła to przyspieszenie, to proszę o jakąkolwiek odpowiedź. Koniec
cytatu. Wołanie SOS pojawia się w kolejnym liście opatrzonym datą 14 kwietnia 1941 roku. Już następny rok jest. Nowe ostatnie rozporządzenie, cytat, nowe ostatnie rozporządzenie policji. W ciągu 30 dni Polacy muszą opuścić Portugalię. Areszty masowe i wiadomości polityczne. Żyć się nie chce. Życie jednego silniejsze jest od śmierci. Cyplonki to, że haczu żyć. Dostałam depeszę od Złotowskiej, że afidawit wysłany, a wiza następnie. Ale kiedy ta wiza przybędzie? Błagam po raz setny przyspieszenia. Drodzy i kochani. Koniec cytatu. Wiza jednak nie nadchodzi. Za sprawą Witlina do akcji włącza się Emergency Rescue Committee, z którego do pisarza przychodzą żenujące komunikaty. Nie tłumaczyłem ich. To jest taki angielski z depesz. I have made every effort in behalf of Miss Żarnower, but have not been able to find anyone in the art galleries or museums who know of Miss Żarnower as a painter and sculptor. Więc urzędnicy tej organizacji po prostu zaczęli chodzić do galerii w Nowym Jorku, żeby dowiedzieć się czegoś o Żarnower. No i rezultat był taki, jak przed chwileczką przeczytałem. I z drugiej takiej depeszy, czy listu do Witlina z tej organizacji Emergency. Cytat. I received the following cable from Lisbon. I teraz jest cytat w cytacie. Consul refuses emergency visa. Żarnower, two sisters, being German Poland. Consul promised to cable Washington for decision. I teraz dalszy ciąg tego listu do Witlina z Emergency. Since there is a new rule which states that no visa can be granted to anyone who has close relatives in occupied territory or Greater Germany, we believe this is what is causing the difficulty. To oczywiście jest zupełnie przerażające. Znaczy się, że rząd Stanów Zjednoczonych uznał za właściwą politykę zakazującą wjazdu do Stanów Zjednoczonych, przynajmniej w tym czasie, ludziom, którzy mieli jakichkolwiek krewnych na terenach okupowanych przez Niemcy. No ale w końcu Żarnower udaje się wyjechać do Kanady, z której pisze do Witlinów. Cytat. Myślałam, że tylko 2-3 tygodnie posiedzę w mroźnej Kanadzie, tymczasem zanosi się to jeszcze na długie tygodnie i kto wie, może miesiące. U mnie nic nowego. Pracuję w nadziei, że to, co robię, sprzedam, a mam pewne widoki. Wracając do Temersonów. W liście, myślę, że ta korespondencja z Witlinem i ta sprawa wydostania Żarnower z Lizbony no, w jakiś sposób też wyjaśnia to, co Żarnower pisze w listach do Temersonów. Więc wracając do Temersonów, w liście do Teresy z 8 marca 1941 roku Franciszka informuje oględnie, co u niej słychać. Stefana jeszcze wciąż nie ma w Lizbonie. Cytat. U mnie nic nowego. Pracuję dalej w ministerstwie. Robota dość męcząca. Zbrzydły mi już całkiem cyrkle i marzę o porządnym pędzelku i porządnych farbkach. A co u ciebie? Jak z wizą? Stefanowi nareszcie wydano afidawit. Chciałabym już dostać od was wspólny list z Lizbony. Czyli 8 marca 1941 roku Stefana ciągle jeszcze w Lizbonie nie ma, jeszcze jest w Iran. Po tej dacie częstotliwość korespondencji między Żarnower a przyjaciółmi w Londynie najwyraźniej słabnie, przynajmniej ze strony tej pierwszej. Następny zachowany od niej list ma datę 28 września 1944 roku. I zaczyna się od cytowanych już słów: drodzy i kochani, Teresa Jeświnia. W międzyczasie w życiu Żarnower wydarzyło się wiele. Przez Kanadę dociera jednak do Nowego Jorku i rozpoczyna tutaj nowe życie. I oto co pisze po długiej przerwie.
Na swoje usprawiedliwienie, cytat, mam jedyny atut. W myślach pisałem wiele, wiele razy, a pisałem czule i lirycznie, dramatycznie i patetycznie, kpiarsko i dziarsko. Po przyjeździe z kanadyjskiej, och, jakże kanadyjskiej Kanady, po pierwszej robocie, po obejrzeniu świetnego, wspaniałego filmu, tu chodzi o Calling Mr. Smith z Demersonów, po obejrzeniu tego wspaniałego filmu, zapewniam, na oficjalnym pokazie, tuż po przyjeździe Cenkalskiego, chodzi o Eugeniusza Cenkalskiego, do Nowego Jorku, tak gorąco i mocno oklaskiwałam, że parę godzin potem bolały mnie łapska, nie rączyny. Więc teraz gratuluję. Pisałam w myślach, też po otrzymaniu książeczki z mnóstwem autoportretów Franciszki. Ładne autoportrety robisz, nie ma co dokuczyli, nadajeli, prawda, Franko? Przede wszystkim dziękuję za pamięć i za zaliczenie do przyjaciół. 22 z kolei. Cieszę się, że macie tak dużo przyjaciół. Koniec cytatu. Następny fragment pokazuje, że mimo zażyłości, aż do tej chwili Teresa i Stefan nie byli na ty, co należy położyć zapewne na karb staroświeckich konwenansów. Cytat. Książeczka jest dobra i ładnie wydana, z modlitwą Stefka. A propos, z daleka piję z tobą Bruderschaft. Tfu, braterstwo, zgoda? Film i książkę zaliczam do ewenementów artystycznych, niecodziennych. A propos artystycznych. Życie... ...zwane artystyczne. Już mówimy o... ...artystyczne to... Albo dla słabych i przyszłych pokoleń, albo fortuny, albo dla zapchania czasu. Siebie zaliczam do pierwszych i ostatnich. Czas zapycham dosłownie szaloną ilością rysunków, bardzo dalekich od abstrakcji, oraz gliną. Właśnie robię dużą płaskorzeźbę na złość abstrakcjonistce, bo są postacie ludzkie, mają oczy i ręce, ręce, żeby walić, oczy, żeby zamykać. Koniec cytatu. Dalej autorka listu odpowiada punkt po punkcie na pytania Franciszki z wcześniejszego niezachowanego listu i przytoczę teraz tylko punkty najważniejsze. 4. Na czym pracuję? Nad stołem, to znaczy rysuję i rzeźbię. Poza tym biegam i latam, żeby złapać zamówienia. Robię to z tępotą i niezaradnością. Sprzykrzyło się. Są to przeważnie idiotyzmy. 5. Z montażami na razie zerwałam. Nie idę. 6. O tym kraju, co ludzie myślą i gadają, wiem. Przeważnie bufonada i europejskie zarozumialstwo. Bo wszyscy Amerykanie mają, w cudzysłowie, łazienki i fryzydery. Dopisek. Śmiejesz się? Jest to ważny czynnik. Bo są grzeczni i taktowni. Bo są młodzi i niezepsuci. Bo czuję się w środowisku amerykańskim dobrze i swobodnie, bo polubiłam Amerykę i kolor nieba, bo Ameryka nasuwa dużo nowych myśli, a najważniejsze, przeciwstawiam się europejskiemu psioczeniu i brakowi wdzięczności. Nie wszyscy. Dużo jest galerii i wystaw. 7. Cieszy mnie, że popełniliście szaleństwo i wzięliście mieszkanie. Ja też. Mam dużą pracownię, pokój niewielki do spraw prywatnych, to znaczy spanie i jedzenie. Piękną łazienkę i kilkucalową kuchenkę, ale 4 paleniska i fryzyder. Prawdziwe szaleństwo, bo trzeba płacić komorne i trzeba sprzątać. Szalenie trudne rzeczy do wykonania. Koniec cytatu. Teraz znów następuje długa przerwa, bo może tylko luka w zachowanej korespondencji. Następne i ostatnie dwa listy, napisane w krótkim odstępie czasu, pochodzą z końca września i początku października 1947 roku. Pierwszy, do Franciszki, zawiera znacznie więcej ciekawych informacji, ale też nie jest tak optymistyczny, jak poprzednio cytowany. Tu właśnie jest ta charakterystyczna zmiana nastroju. Po tym entuzjazmie, wybuchu entuzjazmu wobec Nowego Jorku i Ameryki. Cytat. Tak bym chciała was zobaczyć, pogadać, pośmiać się. Tutaj nie śmieją się.
nie widząc nawet śmieszności tej całej zwariowanej komedii, której tytułem jest Życie albo człowiek. Słyszałam, że byliście w Paryżu, czy bardzo zmieniony. Tam tak tęskno za bulwarami i kawiarnią, za Luksemburgiem i mostami na Sekwanie, za szczerą, prawdziwą rozmową. Czy rozumiecie, co to jest pustynia zaludniona milionami? Opowiem o sobie. W zeszłym roku miałam wystawę gwaszy u Peggy Guggenheim. Byłam zaproszona, nie ja niestety, do Muzeum San Francisco. Rozumiem, że po prostu wystawa, a nie chcieli pokryć jej kosztów wyjazdu. Więc do Muzeum San Francisco z wystawą własną. Teraz ta sama wystawa powędrowała do Minnesoty. Płaskorzeźbię powstanie w getto warszawskim. Wystawiam w Muzeum Żydowskim. Wystawiałam w Muzeum Żydowskim ubiegłą wiosną, ostatnio ufundowanym przez Wartburgów. Latem zrobiłam portret w rzeźbie księcia egipskiego. Rzeźba pojechała na dwór królewski. Chciałabym wystawić w Londynie, ale pojęcia nie mam o galeriach londyńskich. Wystawa bowiem mogłaby być pretekstem do przyjazdu do Anglii, jako że nie jestem jeszcze obywatelką amerykańską. Powodem jest przyjazd mojego brata przed paru tygodniami do Anglii. Nie widziałam go 11 lat. Przyjechał z Wojskiem Polskim z Egiptu. Z zawodu jest lekarzem, psychoneurologiem. A między nami na fotografii... czyli do Franciszki. A sama jednocześnie otrzymałam równie tragiczną wiadomość, i wszystkie słowa, które wykrztusiłam z siebie, wydały mi się tak blade i nikłe, że list uważałam za stosowne raczej zniszczyć. Czuję, że i my wkrótce zmienimy się w proszek, ale wolę o tym nie myśleć. Koniec cytatu. Potem następuje już tylko bardzo krótki list do obojga Temersonów z prośbą o skontaktowanie się z bratem przebywającym w Calverley Camp w Cheshire. Na tym korespondencja między Teresą Żarnową, na Żarnower, a Franciszką i Stefanem Temersonami urywa się i nic nie wskazuje, żeby przyjaciele mieli się jeszcze kiedykolwiek zobaczyć. Dziękuję bardzo. Chyba słyszysz te oklaski po twojej prezentacji. Bardzo dziękujemy za nią. Dotarła ona do nas w formie niezakłóconej w większości. Nie wiem, czy chyba nie potrzebujemy rekonstrukcji fragmentów referatu, które niestety docierały do nas w formie fragmentarycznej, ale chyba zrozumieliśmy, o co chodzi. Prezentacja interesująca moim zdaniem między innymi z tego powodu, że porusza kwestię, czy nawiązuje do tego, w jaki sposób doświadczenia wojenne motywowały tą twórczość wojenną zarówno Teresy Żarnower, jak i Franciszki i Stefana Temersonów. W referacie tym mowa o książce z autoportretami Franciszki, prawdopodobnie są to rysunki, które ostatnio opublikowane zostały jako Unposted Letters, prawda? Znaczy chodzi o ten zbiór rysunków wojennych Franciszki, który... No i również bardzo intrygująca wzmianka o filmie Calling Mr. Smith, który najwyraźniej miał premierę w Kanadzie. W Nowym Jorku. W Nowym Jorku, przepraszam. Który tutaj, gwoli informacji, pewnie Państwo dobrze o tym wiecie, powstał w Londynie. Był filmem propagandowym, antywojennym. Filmem, który nawiązywał do techniki fotomontażu i wydaje mi się znamienne to, że Teresa Żarnower, której twórczość z lat 20. i również twórczość Mieczysława Sztuki zainspirowała Temersonów do podjęcia twórczości filmowej. Teraz ona jakby komentuje to, co oni robią w filmie. Nie wiem, gdybyś chciał skomentować tę kwestię, jakby tych wzajemnych... Tak, w 1944 roku Eugeniusz Cenkalski, kolega Temersonów ze Spółdzielni Autorów Filmowych, a także szef jednostki filmowej przy rządzie polskim na emigracji w Londynie, przyjechał do
do Nowego Jorku właśnie z filmem Calling Mr. Smith i tam został zorganizowany pokaz tego filmu. Inny przekaz na temat tego samego pokazu nowojorskiego filmu Calling Mr. Smith mamy zresztą z korespondencji Józefa Witlina do Temersonów. No, masz rację, no rzeczywiście jakby dzięki temu filmowi, temu, że ona już była w Nowym Jorku w 1944 roku, jakby Teresa Żardower mogła zobaczyć dzieło, które niewątpliwie w jakiś sposób było inspirowane jej twórczością. Może inspirowane to za dużo powiedziane, ale bez Teresy Żardower nie byłoby prawdopodobnie tych Temersonów takich, jakimi byli też, kiedy realizowali film Calling Mr. Smith. Nawiasem mówiąc, jak już mówimy o życiorysie Teresy, tym odręcznym życiorysie Teresy Żarnower, myślę, że Milada o tym też wspominała. Ona konsekwentnie, są zresztą dwa życiorysy, krótszy i dłuższy zachowane, ona konsekwentnie podaje datę swoich urodzin 1902. A ponieważ tę dwójkę pisała w taki dosyć zamaszysty sposób, to potem jeszcze ta data była zmieniana w dokumentach na 1907, co oczywiście już jest kompletnie nieprawdopodobne, bo to by znaczyło, że robiła blok, kiedy miała kilkanaście lat. Ale te trzy daty funkcjonują, 1895, 1902 i 1907. Ustaliliśmy, że poprosimy o pytania z sali bezpośrednio po Twoim referacie, więc może teraz oddam mikrofon w ręce słuchaczy. Bardzo prosimy o pytania. Pani Milada Śledzińska. Dzień dobry, Marcinie. Tych życiorysów jest dużo więcej. Tych życiorysów jest 5 albo 7. I w tych życiorysach ona podaje bardzo różne daty. Tam jest i 902, i 907, i 909, i 911. W każdym razie również w dokumentach, na przykład w dokumentach Hajasu są też jeszcze inne daty podawane, ponieważ brat urodził się i na to są dokumenty. Są dokumenty brata z Londynu. Brat Teresy Żarnower urodził się w 1895. Myśmy teraz z Turowskim tak no, trochę na oko przyjęli, że przyjmujemy po sprawdzeniu wszystkich dokumentów związanych z jej edukacją, szkołą, zapisów wszystkich na akademii, przyjmujemy jako jej rok urodzenia 1897, bo bliźniaczką brata Dawida ona nie była. I druga rzecz, mówisz, że Temerson przyznawał się do tego, że to on był osobą, która wzięła w depozyt pracę sztuki czy pracę Żarnower. Natomiast jest korespondencja Złotowskiego z Andrzejem Turowskim z 60-tych lat, w której to Złotowski, Ignacy Złotowski, który był profesorem na Sorbonie, chemikiem, fizykiem, i on pisze, że to on zdeponował dokumenty i że dokumenty jemu były przekazywane. Także to jest chyba kolejna, jeszcze jedna legenda i pewnie nie dojdziemy do tego, jak to było. Złotowski zresztą w liście, który pisał z Ankary w połowie lat 60. pisze, że on po przyjeździe do Nowego Jorku po wojnie przywiózł do Żarnower część tych dokumentów, część przepadła, część tych prac przepadła. Natomiast mnie nie udało się w archiwum, którego resztki znalazłam w Nowym Jorku, nie udało mi się znaleźć żadnych śladów sztuki, ani też żadnych wcześniejszych prac Żarnowerówny. Jeśli pozwolisz, to się wtrącę. Może nie ma wcale sprzeczności między tymi wszystkimi opowieściami, bo po pierwsze archiwum mogło być rozczłonkowane i zdeponowane u różnych ludzi, a po drugie Temerson mógł przekazać to też komuś, także to mógł być cały łańcuszek. Z tego, co pisał Złotowski,
Z tego, co pisał Złotowski, wynikało, że on miał jako profesor możliwość złożenia tego depozytu w Collège de France. I że to była, no, jakby to powiedzieć, jakby taka pewna instytucja, pewna kryjówka, natomiast Temerson, tak samo jak Teresa Żarnower, należeli raczej do tych osób, które starały się szybko i w miarę bezpiecznie opuścić Paryż. Także to jest dla mnie takie, no nie wiem, jak to powiedzieć, trochę niezwykle ciekawy, ale trochę wątpliwy trop. Andrzej Turowski kiedyś sugerował, że być, bo tam też padało nazwisko Julio Guy, który no, nie miał najpiękniejszej karty w czasie II wojny światowej, że on się po prostu mógł przestraszyć tego, że to było jednak archiwum artystów żydowskich i zniszczyć to. A czy Szczuka był artystą żydowskim? No ale nie dojdziemy. No, to są rzeczy zmitologizowane. Jeśli coś naprawdę nie wypłynie, to nic nie będziemy wiedzieć do końca. My tak samo nie wiemy, co się stało z obrazem, który ona otrzymała jeszcze przed wyjazdem z Paryża od Kandyńskiego. I też są różne poszlaki i też podejrzenia, że ten obraz też mógł być wtedy zdeponowany i że to wszystko przeszło przez ręce pana Ignacego Złotowskiego, który potem był, potem albo wtedy był mężem pani Miry Michałowskiej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań w tej chwili. Bardzo dziękujemy za twoją prezentację. Przekażemy relację na temat zawartości kolejnych referatów tej sesji tobie. Tymczasem dziękujemy i żegnamy się. Dziękuję bardzo. Kolejnym referatem, który proponujemy państwu w tej części konferencji, jest referat pana profesora Stanisława Czekalskiego, który dotyczy fotomontaży Teresy Żarnower z okresu wojny. Krótkie wprowadzenie. Pan profesor Stanisław Czekalski, historyk sztuki, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w Zakładzie Historii Teorii Badań nad Sztuką. Opublikował, myślę, że przełomową w polskim piśmiennictwie książkę na temat fotomontażu awangardowego, nie tylko awangardowego, zatytułowaną Awangarda i mit racjonalizacji, fotomontaż Polski okresu dwudziestolecia międzywojennego, książka z roku 2000 i książkę poświęconą odmiennej tematyce intertekstualność i malarstwo, problemy badań nad związkami międzyobrazowymi. Proszę bardzo. Witam państwa serdecznie, dziękuję za przedstawienie i dziękuję przede wszystkim za to, że mogłem się tutaj znaleźć, za to miłe zaproszenie do udziału w naszej konferencji, które wyrwało mnie no, z długotrwałego, że powiem, naukowego letargu, wymuszonego innymi obowiązkami. I no, właśnie dało okazję, żebym wrócił do tematu fotomontażu i Teresy Żarnower również po właściwie kilkunastu latach przerwy. Mój referat nosi tytuł Jaka obrona Warszawy? O fotomontażach Teresy Żarnower do książki Zygmunta Zaremby. Pozwolę państwu, że zanim zacznę czytać, to jeszcze łyknę sobie. Przepraszam. Nie ma wątpliwości, że jednym z najważniejszych elementów spuścizny artystycznej Teresy Żarnower są jej fotomontaże ilustrujące książkę Obrona Warszawy, wydano w Nowym Jorku w 1942 roku.
Zgodnej opinii o ważności tego dzieła nie towarzyszy jednak odpowiednio zaawansowany stan badań na jego temat. Przyczyn niedostatku badawczej refleksji nad nim można opatrywać z jednej strony w niemieszczeniu się prac artystki z lat wojny w periodyzacyjnych ramach, w których zwykło się ujmować sztukę polskiej awangardy. Twórczość Żarnower łączy się wszak z rodzimym konstruktywizmem okresu międzywojennego, zaś fotomontaże z obrony Warszawy przenoszą nas już daleko poza jego granice, w lata 40. jako etap w życiu i pracy artystycznej byłej redaktorki bloku, osobny, niemal zupełnie nieznany, a w każdym razie naukowo nieopracowany. Do tego zaś dochodzi jeszcze problem dalekiego przeniesienia w przestrzeni, aż za ocean, gdzie artystka emigrowała i gdzie książka z jej fotomontażami została opublikowana. Sam zajmując się polskim fotomontażem lat 20. i 30. również pozostawiłem obronę Warszawy poza obrębem monograficznej syntezy tego tematu. O ile wiem, jedynie Andrzej Turowski, przekraczając cezurę 1939 roku dla rozpatrzenia dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, łącznie z ich wojennym i powojennym epilogiem, przyjrzał się fotomontażom Żarnowerówny 1942 roku z należytą uwagą. Jego analiza, skupiona na treściowej i formalnej charakterystyce kolejnych prac zamieszczonych w książce, nie uwzględniała jednakże ich związku z tekstem, ponieważ, jak zastrzegł autor, miał te publikacje w ręku tylko raz i wystarczyło to tylko na zreprodukowanie samych fotomontaży, później zaś nie udało się jej już odnaleźć. Tutaj daje o sobie znać druga, zrozumiała przyczyna braku zaawansowania badań nad fotomontażowymi ilustracjami obrony Warszawy. Ich rozwinięciu ewidentnie nie sprzyjały trudności z dostępem do książki wydanej w niewielkim nakładzie, która szybko stała się białym krukiem. Po roku 1942 nie było już kolejnej reedycji, dopiero zaś w roku 2010 tekst został przedrukowany i naukowo opracowany w zbiorze pism Zaręby, żeby chociaż świat wiedział, obrona Warszawy 39, powstanie sierpniowe 1944. Warto więc nadrobić wreszcie zaległości i postawić podstawowe pytanie o sposób, w jaki fotomontaże Żarnowerówny realizują swoją funkcję ilustracyjną. Jak odnoszą się do treści książki i jaki wydźwięk nadaje im ujęcie w ramę tekstu. Słowem, jak ta fotomontażowa wizja wrześniowego dramatu ma się do tego, co na temat obrony Warszawy pisał Zaręba i co jego świadectwo uczestnika wydarzeń miało przekazać czytelnikom jako istotny sens relacjonowanej historii. Aby uzyskać odpowiedź, należy zacząć od charakterystyki okoliczności, przesłanek i celów stojących za decyzją napisania książki, by w związku z nimi następnie zarysować jej zawartość. Zygmunt Zaręba, to zdjęcie późniejsze już, jeden z czołowych działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej i przedstawiciel jej władz, w czasie kampanii wrześniowej współorganizator cywilnej obrony Warszawy i współtwórca batalionów robotniczych, członek Rady Obrony Stolicy, wkrótce po kapitulacji miasta otrzymał od kierownictwa PPS polecenie, by, jak sam wspominał, to cytat, przedstawić dzieje września, by spopularyzować wydarzenia i dać ich ocenę. Zarówno jego osobista perspektywa rzecznika idei zaangażowania robotników w działania obronne, jak i realizowane zlecenie partyjne sprawiły, że dramat bombardowanej stolicy ukazany został przez autora jako świadectwo heroicznej postawy jej obrońców, zorganizowanych dzięki inicjatywie Centralnego Komitetu PPS. Relacja Zaręby, ściśle spleciona z oczekiwaną przez jego partię oceną wydarzeń, miała bardzo wyraźne przesłanie polityczne. Punktem wyjścia była surowa krytyka krótkowzroczności i nieudolności, a nawet tchórzostwa władz państwowych i wojskowych, które w pierwszych dniach września nie sprostały wyzwaniu i zamiast działać na rzecz powszechnej obrony miasta, niechętne były pomysłom zmobilizowania mieszkańców, a gotowe raczej ewakuować i oddać stolicę. Dla autora kompromitacja decydentów w sprawie odpowiedzi na niemiecki atak była kompromitacją całego systemu przedwrześniowych rządów. Cytuję. Zamiast rządu wyrosła bezduszna maszyna biurokratyczna, nie usiłująca nawet podjąć najpoważniejszych zagadnień państwowych. Taki system nie mógł wytrzymać ogniowej próby wojny. Zamiast wykorzystania niespożytych sił ludu polskiego, reprezentowanego przez stronnictwa demokratyczne, wymierzono im policzek, mianując głównym komisarzem cywilnym Kostka Biernackiego, osławionego kata Brześcia. Wojna miała się odbyć bez cywilów. Wojsko i tylko wojsko miało ją przeprowadzić i wygrać, by nie było potrzeby dzielić się z kimkolwiek władzą. Ślepota kasty otoczonej przywilejem prowadziła kraj ku katastrofie. Obutę rządzących bez kontroli, o strach przed utratą przywilejów, o samodurstwo dygnitarzy rozbiły się więc wszystkie próby wprowadzenia społeczeństwa jako aktywnej siły rozstrzygającej o losach wojny.
Koniec cytatu. Opór i niechęć władz akcentował Zaremba dla podkreślenia trudności napotkanych z tej strony przez działaczy PPS, występujących z inicjatywą pokierowania powszechną wśród warszawiaków wolą obrony stolicy i systemowego zorganizowania tej obywatelskiej siły. Dzięki kontrastowemu zderzeniu fatalnej postawy rządzących z determinacją aktywu PPS, ostateczne przyjęcie postulowanej przez partię koncepcji obrony Warszawy przy udziale kompanii robotniczych wspierających wojsko ukazywało się jako tym większa zasługa niezłomnych socjalistów, którzy pociągnęli za sobą i zjednoczyli w patriotycznym zrywie ludność stolicy z najróżniejszych środowisk. Cytuję. PPS jest na ustach wszystkich, obejmuje ster dusz w Warszawie. Tym bardziej, że na szale wahających się jeszcze nastrojów rzuca nie tylko apel do czynu, lecz wskazuje jedyną właściwą drogę. Ukazuje się komunikat Robotniczego Komitetu Pomocy Społecznej, zawiadamiający o powstaniu sekcji wojskowej i proklamujący werbunek do Ochotniczej Formacji Robotniczej, która w porozumieniu z dowództwem Grupy Warszawa staje do obrony swego miasta. Koniec cytatu. Ogłoszony z inicjatywy PPS werbunek wywołał, jak podkreśla Zaremba, powszechny entuzjazm nie tylko wśród członków organizacji robotniczych, ale w ogóle w całym społeczeństwie. Z tym wiąże się historyczne i polityczne zarazem przesłanie płynące z bohaterskiego czynu obrony Warszawy, ujęte przez autora w następujących słowach. Jeśli kiedykolwiek Polak czy człowiek nam obcy lub wrogi, wmyślając się w ponurą tragedię września, zechce winy uzurpatorskiego kierownictwa państwa przenieść na cały naród polski, obrona Warszawy i robotnicza brygada ochotnicza będą zawsze zaprzeczeniem takich krzywdzących uogólnień. Ochotnicza formacja robotników nadała obronie stolicy szeroki charakter społeczny. Przez to już choćby stała się godna osobnego rozdziału historii. Zaremba szeroko opisuje działania robotniczych oddziałów związane zarówno z pracami przy budowie instalacji obronnych, ze służbą sanitarną, jak i z czynnym udziałem w walce. Przywoływany dla zarysowania scenerii tych działań opis narastającego ogromu zniszczeń i coraz bardziej dramatycznej sytuacji ludności Warszawy, bezustannie nękanej bombardowaniami i ostrzałem, nie mogącej nigdzie znaleźć bezpiecznego miejsca, służy najpierw uwydatnieniu niezłomnej woli wytrwania w walce o każdy następny dzień dłużej, aż do końca, by następnie dostarczyć mocnych argumentów przemawiających za koniecznością podjętej ostatecznie decyzji o zaprzestaniu beznadziejnego już od dawna oporu ze strony śmiertelnie ugodzonego miasta. W świadectwa autora nigdzie nie wkrada się jakikolwiek sygnał rozdziału między walczącą a konającą częścią bohaterskiego ludu Warszawy, między heroiczną ofiarnością ochotniczo służących w robotniczych brygadach, a poświęceniem życia tych bezbronnych mieszkańców zrujnowanego miasta, którzy ginęli, padając ofiarą nalotów. Warszawa pod piórem Zaremby staje się figurą nierozerwalnego związku miasta i jego nieugiętej ludności, broniącej się i w konsekwencji masakrowanej. Obrona i wytrwały opór stolicy prezentuje się jako ofiarny czyn wspólnoty całego jej ludu, zawiązanej dzięki obywatelskiej aktywności działaczy PPS. Czyn, którego sens od początku nie leżał w zwycięstwie, lecz właśnie w świadectwie siły rozbudzonego za sprawą partii patriotycznego ducha. Spisując to świadectwo pod świeżym wrażeniem wrześniowego dramatu, autor Obrony Warszawy nie miał żadnych wątpliwości co do tak określonej jego logiki, spajającej hekatombę miasta z jego bohaterskim oporem. Kiedy organizowano akcję obrony stolicy, jak pisze, nie łudzono się przecież nadzieją zwycięskiego jej końca. Chodziło o zatrzymanie wroga i o honor Polski. W ocenie Zaremby Warszawa mogła się z honorem poddać dopiero wówczas, gdy wypełniła swoją ofiarę i rzeczywiście, cytuję, zrobiła już wszystko, co mogła zrobić. Wytrzymała przez 3 tygodnie wściekły napór wroga, zaimprowizowała prawie z niczego i na poczekaniu tę tamę, przed którą musiała się spiętrzyć fala najazdu. Koniec cytatu. Metafora tamy pojawiła się w końcowej części książki nieprzypadkowo. Nawiązywała do początkowego motta, fragmentu pieśni Warszawianka z 831 roku. Lub zwyciężym, lub gotowi z trupów naszych tamy wznieść, by krok spóźnić olbrzymowi, co chce pęta światu nieść. Poniesiona militarna klęska, kontynuuje Zaremba swoje wnioski, i łączyła się z moralnym zwycięstwem Warszawy, która udowodniła swoją ofiarą, jak drogą jest dla Polaków wolność ojczyzny. To też był cytat. Przekazane w książce świadectwo tej ofiary miało krzepić ducha czytelników w latach niemieckiej okupacji i pozostać jako duchowy kapitał na powojenną przyszłość i czas odbudowy. W nadziei autora, wyrażonej na koniec,
Udało mu się nakreślić, cytuję, ogólny choćby obraz tego, co jest i będzie najcenniejszym dobytkiem, jaki naród wynosi z tragicznych dni wrześniowej wojny. Dalej ruiny naszej stolicy długo jeszcze będą mówić o dniach krwi i chwały, konkluduje Zaremba ostatnim przywołaniem warszawianki. Wydana nakładem PPS WRN bezpośrednio po opisywanych wydarzeniach, bo już jesienią 1939 roku, konspiracyjna broszura Obrona Warszawy natychmiast zyskała szczególne znaczenie jako wyjątkowe świadectwo z pierwszej ręki, dające autentyczny obraz warszawskiego września. Taką jej renomę umocniła reedycja w postaci fotograficznej odbitki pierwodruku, która ukazała się 2 lata później w Londynie z przedmową Adama Ciołkosza, ilustrowana 3 zdjęciami straconego w Palmirach Mieczysława Niedziałkowskiego, mogił obrońców Warszawy i zrujnowanej siedziby redakcji pisma PPS Robotnik. Ponadto na okładce znalazła się fotografia postrzępionego afisza na murze, ogłaszającego wydany żołnierzom załogi Warszawy rozkaz obrony miasta z 8 września 1939. Przedmowa akcentowała zawarte w książce świadectwo najwspanialszej prawdy o obronie stolicy, która była historycznym dokonaniem warszawskiego proletariatu i dowodem niezłomności jego ducha walki, niewzruszonego kapitulacją. W końcowej części zacytowane zostało oświadczenie: klasa robotnicza nie kapituluje, klasa robotnicza walczy dalej. Wydawcy przypisali je Niedziałkowskiemu, powtarzając te słowa pod zdjęciem przywódcy PPS jako bohatera, który w taki właśnie sposób rzekomo odmówił podpisania aktu kapitulacji Warszawy. Znaczenie heroizmu nieugiętych obrońców niszczonej stolicy podnosił jeszcze wyżej anonimowy autor przedmowy do 3 nowojorskiego wydania książki. Określił on wrześniowy dramat jako epopeę walki i ofiary, stanowiącą, cytuję, kolejne ogniwo w długim łańcuchu walk wyzwoleńczych ludzkości i zasługującą na pamięć nie tylko ludu Polski, ale i całego świata. Doniosłość powszechnego obronnego zrywu pod przywództwem PPS polegała na tym, że, cytuję, w ogniu zrodzone prawdziwe zjednoczenie narodowe było zwycięstwem idei polskiego socjalizmu, bo ci, co się bili za Warszawę, bili się za Polskę i demokrację zarazem. Taki był sens tej walki i nikt inny nie był w Warszawie bardziej predestynowany do ideowego przodownictwa w tej walce jak PPS. Koniec cytatu. Ogrom strat i cierpień poniesionych przez ludność bombardowanej stolicy był nieodłączną stroną tej bohaterskiej postawy jej obrońców, koniecznym warunkiem potwierdzenia ich niezłomnej siły i determinacji, dalej cytuję tę przedmowę. Gdy całe miasto wystawione było na skutki bezpośrednich działań wojennych, gdy każdy dzień przedłużającego się oporu oznaczał śmierć i kalectwo tysięcy ludzi, zburzenie setek gmachów i zniszczenie dobytku mieszkańców, od wytrwałości i zdecydowania tego ludu zależały losy obrony. Postawa ludu warszawskiego była do końca niezłomna. Lud Warszawy nie został pokonany. W tej niezłomności ludu polskiego tkwi cała nasza wiara w przyszłość. Koniec cytatu. Reasumując, przedmowy do obu zagranicznych wydań książki świadczą o podchwyceniu, a nawet wzmożeniu i uwznośleniu przekazu ideologicznego i politycznego, który od początku określał intencje autora i który gloryfikował zarówno udział w walce obronnej, jak i ofiarę ludności Warszawy w nierozerwalnym splocie obu wymiarów jej heroizmu dla potwierdzenia słuszności kierunku obranego przez PPS w tamtej historycznej chwili i dla umocnienia nadziei, że wykazana wówczas moralna siła całego społeczeństwa zjednoczonego wokół walczącej klasy robotniczej pod przewodnictwem jej partii stanowi gwarant ostatecznego zwycięstwa oraz właściwy fundament pod budowę nowego porządku po wojnie, kiedy to zwycięski lud, i tu już będą cytaty znowu, już nie ustąpi nikomu zdobytej władzy, nie będzie musiał kolejny raz, tak jak to było w sprawie obrony stolicy, łomotać do drzwi rządzących, by tłumaczyć im, że wiodą kraj do zguby, lecz nareszcie rządzić się będzie sam. Koniec tej wiązanki cytatów. Trzeba zdać sobie sprawę z tej podniosłej i chwalebnej wizji bohaterskiej obrony Warszawy, którą roztoczył Zaremba w swojej broszurze i którą uwydatniły jeszcze obie zagraniczne edycje, bo dopiero na jej tle można sobie uzmysłowić gorzką przewrotność wydźwięku zestawionych z nią fotomontaży Żarnowy-Równy, w których widać wiele, tylko nie to, co stanowiło ową eksponowaną treść książki. Pomijając brak jakichkolwiek akcentów korespondujących z gloryfikującą i mitologizującą wrześniowy dramat, ideologiczną i polityczną jej wymową, nie widać nawet tego, co stanowi faktograficzny rdzeń relacji autora, czyli samego dzieła obrony Warszawy. Dokładnie na przekór słowom tytułu i jeszcze bardziej wbrew dodanemu dopiero w edycji nowojorskiej, którą fotomontaże ilustrowały, podtytułowi
dookreślającemu sedno świadectwa Zaręby, lud polski w obronie stolicy. Znamienne przesunięcie perspektywy przyjętej przez Żarnowe Równe rysuje się w miejscu, w którym artystka najbardziej zbliżyła się do linii heroicznej narracji o obronie Warszawy, podkreślonej przez zdjęcie na okładce poprzedniego londyńskiego wydania broszury, ale zbliżywszy się zarazem zaznaczyła odmienność własnej wizji. Tym miejscem zbliżenia się, jednocześnie wymownego odstępstwa, jest fotomontaż poprzedzający stronę tytułową książki z jej ilustracjami, a stanowiący transpozycję fotografii z londyńskiej okładki. Podczas gdy ukazany tam i wypełniający cały kadr fragment muru z naddartym obwieszczeniem rozkazu wzywającego żołnierzy do podjęcia obrony stolicy był znakiem stanowczej woli walki, determinacji, wytrwałości i niezłomności, które niczym mur broniły dostępu do oblężonego miasta, montaż Żarnowe Równy zaprzeczył tym konotacjom. Obrócił on, dosłownie i w przenośni, ów fragment muru w wąski wycinek, ulegający obustronnemu naporowi sił wizualizowanych przez geometryczne formy i pod ich działaniem walący się na bok. Obrazowa metafora obronnej mocy zamieniona została w metaforę bezbronnej słabości. Pod tym murem artystka umieściła fotografie głównych odpowiedzialnych za obronę Warszawy. Są to, jak głosi podpis, jej przywódcy Niedziałkowski, Starzyński, Rataj. Jednak wyznaczone im w fotomontażu miejsce, pod murem właśnie, nie tyle kojarzy ich z rolą kierowania działaniami obronnymi, co z losem ofiar rozstrzelania. Zgodnie z tym, jak tragiczny koniec trzech najwybitniejszych osób, które odegrały czołową rolę w dramacie obrony Warszawy, opisano w przedmowie. Przesunięcie akcentów w stosunku do dyskursu afirmującego bohaterski czyn walki o utrzymanie stolicy jest oczywiste. Fotomontaże Żarnowe Równy ten dyskurs podważają, wydobywając przesłaniany przezeń obraz bez siły, bezbronności, śmierci i zagłady. Obraz niewalecznych, dumnych i nieustraszonych bohaterów, lecz bezradnych ofiar boju o miasto, przesycony rozpaczą, mimo że, jak zapewniano we wprowadzeniu do londyńskiego wydania książki, najwyraźniej znanego artystce, cytuję, nie rozpaczali obrońcy Warszawy. Teresa Żarnower po swoich doświadczeniach z okresu przedwojennego doskonale znała możliwości fotomontażu jako techniki ilustracyjnej, pozwalającej wzmacniać przekaz tekstu przez odpowiedni dobór i zestawienie zdjęć, świetnie służącej celom propagandowym, siłą przekonywania fotografii, których fragmenty można było dowolnie oddzielać od źródłowych kontekstów i wykorzystywać w nowych konfiguracjach po to, by akcentowały i uwiarygodniały pożądane treści. Artystka sama specjalizowała się w fotomontażach propagandowych i agitacyjnych, spełniających zadanie maksymalnie sugestywnej, możliwie dobitnej afirmacji siły, aktywności i walki proletariatu. W tym celu wtórnie wykorzystywała materiał zdjęciowy odcięty od swoich pierwotnych dokumentacyjnych referencji, choćby najbardziej odległych od nowego przeznaczenia, by całkowicie podporządkować wycinki fotografii treściom, które dyktowały kompozycyjnie związane z montażem aktualne hasła polityczne. Kto jak kto, ale Żarnowe Równa, gdyby tylko miała taki zamiar, z całą pewnością potrafiłaby znakomicie podkreślić swoimi fotomontażowymi ilustracjami propagandowe przesłanie książki Zaręby, wychwalające, podobnie przecież jak i własne wcześniejsze prace, niestrudzoną i słuszną walkę klasy robotniczej. Tymczasem artystka zdecydowała się na coś wręcz odwrotnego. Nie pokazała wcale głównego bohatera obrony Warszawy, czyli zorganizowanych przez PPS batalionów robotniczych, nie uwidaczniła żadnej z form ich ofiarnej służby, żadnej walki, żadnych działań obronnych czy zabezpieczających miasto, żadnych masowych robót przy budowie zapór na ulicach. Przepraszam. Nie pozwoliła zobaczyć nikogo, kto faktycznie broniłby w jakikolwiek sposób niszczonej stolicy, ani śladu skoordynowanej akcji, ani tym bardziej zjednoczonego w niej ludu, ani wojska, ani zmobilizowanych oddziałów cywilnych ochotników. Przeciwnie niż we wcześniejszych pracach propagandowych Żarnowe Równy, układ zdjęć nie potwierdza sensu przekazu werbalnego, lecz raczej mu przeczy. Dumny tytuł książki w zderzeniu z nieodpowiadającymi mu fotomontażami traci wiarygodność. Kluczowe słowo obrona staje się słowem pustym, a może gorzko ironicznym. Znamienne, że na fotomontażu okładkowym zapis tytułu akcentowany jest motywem skierowanej w górę dłoni, wskazującej tyleż na ów tytuł, co i na bombowce powyżej, których zdjęcia z całą bezpośredniością konkretyzują siły zniszczenia zawisłe nad miastem. W fotomontażach agitacyjnych z okresu kampanii parlamentarnej 1928 roku taki sam motyw wzniesionej dłoni dobitnie unaoczniał na zasadzie pars pro toto
pożądaną i spełnianą w tamtej chwili formę czynu walczącego proletariatu, obrazując gest oddania głosu w wyborach. Tutaj motyw ten staje się synekdochą bezbronności i bezradnej trwogi. Pusta, wskazująca na źródło śmiertelnego zagrożenia dłoń, wysuwa się znad zadartych w górę głów i przejmuje wyraz przelęknionych spojrzeń patrzących w niebo dzieci. To jest wykorzystana jako zasadnicza ta autentyczna fotografia. Ta grupa reprezentująca lud Warszawy to nie jej czynni obrońcy, lud w obronie stolicy, o którym mowa w podtytule, lecz tylko bierne i bezsilne potencjalne ofiary nalotu. W pustce nieba pomiędzy nimi a nadlatującymi bombowcami nie ma nic, co dawałoby obronę, potwierdzając konkretnym obrazem abstrakcyjną treść tytułu. Tego braku i pustego miejsca w kompozycji nie pokrywa obecność po jej przeciwległej stronie i u dołu motywu wzniesionych armatnich lów, z których największa stanowi antytetyczny odpowiednik z monumentalizowanej dłoni wskazującej w górę przy lewym brzegu okładki. W konfrontacji obu dominujących skalą motywów jeszcze bardziej uwidacznia się wymowność dokonanego wyboru autorki fotomontażu, by powyżej głów mieszkańców Warszawy skierować ku nieprzyjacielskim samolotom właśnie ową dłoń, skupiającą w sobie wyraz trwogi bezbronnych, a nie przeciwlotniczą artylerię jako obronny oręż. Ta alternatywna, niewykorzystana możliwość narzuca się, zarówno w związku z treścią obrony Warszawy, jak i z umieszczeniem motywu armatniej lufy po drugiej stronie montażu i znacznie niżej, narzuca się jako będąca w zasięgu ręki i pasująca do owego pustego miejsca, bliżej odpowiadająca znaczeniu słów tytułu i przysłaniu świadectwa zaręby o wspólnym obronnym czynie ludu Warszawy i wojska, a jednak możliwość odrzucona. Cóż można sobie wyobrazić jako bardziej oczywiste rozwiązanie korelacji obrazu i tekstu obrony Warszawy niż taki montaż, w którym przeciwlotnicze działa obrońców wyrastałyby z nadgłów grupy reprezentującej zbiorowego bohatera książki, czyli zaangażowany w walkę warszawski lud. Cóż mogłoby być prostszym i trafniejszym obrazowym skrótem wizualizującym czyn obrony miasta przez ów lud podjęty? A z drugiej strony, jaki sposób zakomponowania motywu lów artylerii przeciwlotniczej, kluczowego wszak ze względu na temat okładki, można by uznać za mniej oczywisty niż ten, który został tutaj wybrany, a polega na maksymalnym odsunięciu owych lów od tych, którym w obronie mają służyć, i na zerwaniu z nimi czytelnego związku, na niezrozumiałym sprowadzeniu działu w dół, zatopieniu ich gdzieś wśród zgliszczy, a wreszcie na odcięciu samych tylko wylotowych części lów przez dolny i prawy brzeg kompozycji, co czyni je całkowicie anonimowymi, pozbawia je odniesienia do obrońców prowadzących przy użyciu artylerii swoją walkę o Warszawę. Takie rozwiązanie sprowadziło armatnie lufy do roli znaku obrony, niewiele mniej abstrakcyjnego niż słowa tytułu. Podczas gdy dosłowną konkretność fotomontaż żarnowyrówny nadał wyłącznie grozie bombardowania, unaocznionej w wystraszonych twarzach młodych i bezradnych mieszkańców stolicy, jak również w ruinach miasta, które, jak widać po skutkach, nie oparło się nalotom. O tym, że artystka byłaby w stanie przy odpowiednich chęciach zmontować z fotografii obraz współbrzmiący zarówno z umieszczonym na okładce tytułem, jak i z dumną wymową treści książki Zaręby w przekonywaniu o dzielności, waleczności i sile bojowego ducha obrońców Warszawy, najlepiej świadczy inny jej fotomontaż wykonany mniej więcej w tym samym czasie, który przedstawia wojska kanadyjskie. Tam montażowa technika posłużyła kondensacji symultanicznego wyobrażenia militarnych czynów ze spalających szeregi żołnierzy, akcentowała dynamizm ich różnorakich i wielokierunkowych działań, harmonizowała bliski plan wydobywający poszczególnych ich uczestników z szerokim planem prezentacji armii jako zwartej, zjednoczonej we wspólnej walce zbiorowości. Żadnego z tych środków wzmożenia wyrazu zmobilizowanej energii żarnowyrówna nie zastosowała dla wydobycia mocy obronnego wysiłku warszawiaków czy dla charakterystyki postawy oddziałów walczących o utrzymanie stolicy, co odpowiadałoby duchowi narracji Zaręby, a wręcz przeciwnie. Jedynym odpowiednikiem sposobu rozwiązania fotomontażu poświęconego wojskom kanadyjskim jest podobny efekt multiplikacji zgromadzonych na niebie samolotów bojowych w górnej części okładki obrony Warszawy. Sugestywnie wzmożona została w ten sposób potęga bombardujących miasto sił wroga, natomiast po stronie mieszkańców niszczonej stolicy artystka zechciała pozostawić wyłącznie nawarstwione oznaki rozpaczliwej niemocy. Przez marginalizację w strukturze okładkowego montażu motywów odpowiadających treści tytułu i całej książki na rzecz wyeksponowania grozy nalotu bombowców sunących ponad głowami bezbronnych, wystawionych na atak dzieci, Żarnower tyleż daleko odstąpiła od tekstu obrony Warszawy,
co i zarazem wyraźnie nawiązała do intertekstu propagandy wizualnej z okresu wojny domowej w Hiszpanii. Szeroko dystrybuowane przez republikański rząd, nie tylko tam, lecz głównie w innych krajach Europy i w USA, plakaty propagandowe wzywające do zaangażowania w walkę przeciw faszystowskim rebeliantom i ich sojusznikom, utrwaliły obraz dzieci padających ofiarą bombardowań miast jako zasadniczy motyw swojej ikonografii. Wykorzystywanie tego dramatycznego obrazu bezbronności było zrozumiałe w sytuacji, gdy chodziło o zmobilizowanie krajowych i międzynarodowych sił do działań na rzecz wsparcia obrony cywilnych mieszkańców Madrytu czy Barcelony przed tragedią, której symbolem stała się Guernica. Odniesienie zaś tej hiszpańskiej kliszy do losu Warszawy z jednej strony włączało go w szerszą międzynarodową perspektywę, z drugiej jednak przysłaniało tym samym heroiczne dzieło obrony stolicy, podjęte i dokonane przez jej lud, które było inną historią i o którego upamiętnienie przede wszystkim w konkretnym wymiarze chwalebnego epizodu z najnowszych dziejów Polski chodziło autorowi książki. Rezultat powstał dość paradoksalny. Okładka Żarnowy Równy nie tyle rezonuje to, co ku czci bohaterskich dających z siebie wszystko obrońców Warszawy pisał Zaremba, ile pobrzmiewa echem retoryki plakatów hiszpańskich, opartej na sugestii niedostatku zaangażowania w obronę bombardowanych miast ze strony tych, którzy do wysiłku na jej rzecz powinni się przyłączyć. Inaczej niż w przypadku wcześniejszych fotomontaży, gdzie źródłowe dokumentalne referencje zdjęć, wtórnie wykorzystywanych na potrzeby obrazowania nowych treści, nie miały dla Żarnowej Równy żadnego znaczenia, materiałem do montowanych ilustracji książki Zaremby uczyniła ona, jeśli nie wyłącznie, to w znacznej mierze, autentyczne fotografie dokumentujące warszawski wrzesień 1939 roku. Z zasobu zdjęć powstałych i puszczonych w świat jako dokumentalne świadectwa obrony Warszawy, które zbudowały ikonografię tego tematu, zaczerpnęła jednakże wybiórczo. Sięgnęła po te ukazujące zagładę miasta i tragedię ofiar jego oblężenia, nie zaś po te, które prezentowały heroiczny wysiłek jego niepokonanych obrońców. Poza okładką nigdzie już nie widać jakiegokolwiek śladu walki militarnej o utrzymanie stolicy. Na jednym z montaży, tym, który widzimy, fotografie mężczyzn pracujących łopatami, wśród których wyróżnia się dwóch Żydów w hałatach, tu na zbliżeniu, przypominają znane ujęcia Juliana Bryana wykonane podczas akcji kopania rowów przeciwczołgowych przez mieszkańców miasta pod kierunkiem wojska. To są zdjęcia Bryana teraz. Wielkie wykopy masowo angażujące ludność Warszawy, w tym kobiety i dzieci, jak również Żydów, szeregi pracujących łopatami w rowach, których ciągi przeorały miasto, a z których jedne miały powstrzymać nieprzyjacielskie czołgi, inne służyć za schronienie przed nalotami. To jeden z elementów opowieści Zaremby, ale też bodaj najbardziej typowy temat zdjęć z oblężonej stolicy, utrwalony także w amerykańskich mediach, nie tylko za sprawą najbardziej znanych fotografii i filmu Oblężenie Juliana Bryana, ale też dzięki fotografiom prasowym Harrisona Formana i anonimowym zdjęciom agencyjnym zamieszczonym m.in. w magazynie Life. To przede wszystkim one tworzyły wyobrażenie współdziałania szerokich mas ludności Warszawy z wojskiem w dziele obrony przed hitlerowskim najazdem. Jednakże w układzie montażu Żarnowy Równy grupie kopiących z dwoma Żydami na pierwszym planie nie towarzyszą żołnierze polscy, jak to uchwycił Bryan, lecz ich miejsce zajmują hitlerowcy. Zdjęcia powyżej przedstawiają Żyda, któremu roześmiani niemieccy żołdacy wyrywają brodę, to jest to zdjęcie wykorzystane, oraz przerażoną kobietę z płaczącą dziewczynką, obok zaś widnieją fotografie hitlerowców dokonujących egzekucji i prowadzących na rozstrzelanie grupę kobiet. To jest takie zdjęcie. W tym kontekście obraz mężczyzn zajętych kopaniem traci swoje znaczenie kojarzone z obroną Warszawy i przyjmuje całkiem inne konotacje, przypominając z jednej strony praktykę przymuszania Żydów przez Niemców, by przed straceniem kopali własne groby, to takie zdjęcie mamy tutaj, z drugiej strony niemiecką akcję odgruzowywania zdobytej Warszawy rękami Żydów. To są sceny również znane z dokumentacji fotograficznej działań niemieckich w Polsce jesienią 1939 roku. Faktycznie Żarnowa Równa wykorzystała tutaj anonimową fotografię, tę właśnie, przedstawiającą Żydów zmuszonych do pracy przy usuwaniu zwałów gruzu. Tak, nie wiem, czy Państwo rozpoznają, ale proszę mi wierzyć, jeżeli nie. Takie mylące nawiązanie do motywu charakterystycznego dla ikonografii warszawskich przedsięwzięć obronnych, a upamiętnionego przede wszystkim za sprawą zdjęć Bryana,
Tym bardziej zwraca uwagę i daje do myślenia, że tuż obok, w tym samym montażu, jak w żadnym innym, artystka dosłownie zacytowała dwie inne jego fotografie z cyklu Oblężenie. Jedną przedstawiającą zbombardowany dom, drugą ukazującą postać przykucniętego chłopca. To są te w lewym górnym rogu dwa zdjęcia. Przez co poświadczyła swoje obeznanie ze zdjęciami amerykańskiego fotoreportera. Prawdopodobnie znała również głośny jego film pod tym samym tytułem Oblężenie. Wizerunek samotnego dziewięciolatka Ryśka Pajewskiego, który pogrążony w smutku zasiadł na zgliszczach swego zbombardowanego domu, należy zresztą do najsłynniejszych fotografii Briana i stał się wręcz ikoną udokumentowanej przezeń wrześniowej tragedii. A Żarnowyrówna zastosowała go w swoim cyklu ilustracji dwukrotnie, tutaj też na zamknięciu okładki, dając dobrze rozpoznawalny sygnał odniesienia własnej fotomontażowej wizji do znanych zdjęć brianowskich, wśród których, tak jak i w filmie Oblężenie, i w opartym na materiałach tego autora fotoreportażu w tygodniku Life z października 1939 roku, motyw kopania rowów na potrzeby obrony Warszawy zajmował eksponowane miejsce. Powstaje zatem pytanie, dlaczego artystka dokonała tak przewrotnej jego transpozycji, zmieniając znaczenie obrazu związanego z pamięcią o zaangażowaniu ludności w akcję obronną przez podstawienie analogicznego obrazu przywołującego niewolniczą pracę Żydów okrutnie wykorzystywanych przez okupanta. Pozostałe montaże nie ukazują już żadnych działań, które można by kojarzyć z aktywnym włączeniem się mas warszawiaków w dzieło obrony miasta. Jedyny obraz ukazujący ich rzeszę przedstawia masową ucieczkę z bombardowanej stolicy i nosi znamienny tytuł Na drodze śmierci. Zaremba wspominał w swojej książce, że takie miano zyskała szosa lubelska, droga wylotowa ciągnąca się poza obszarem miasta w kierunku Lublina, na którą 7 września po ogłoszeniu przez radio apelu ze sztabu naczelnego wodza wzywającego ludność do opuszczenia stolicy wylała się główna fala uciekinierów i która zatarasowana tysiącami ludzi stała się celem ataku niemieckich samolotów. Tym masom pchniętym przez władze w panicznym strachu do ucieczki z Warszawy Zaremba przeciwstawił bohaterski trzon ludu, który trwał na miejscu, jak również tych, którzy przełamując lęk szli w odwrotną stronę, cytuję, przeciw fali, ku miastu, do Warszawy, która mimo wszystko pozostała stolicą i musiała spełnić obowiązek honoru, zapisując krwią swych dzieci nową stronicę historii. Koniec cytatu. To oni nazajutrz po niechlubnym dniu ucieczki bardziej bojaźliwej części mieszkańców podejmą zainicjowaną przez PPS akcję powszechnej obrony miasta i to oni właśnie, a nie uciekinierzy, o których Zaremba wyraża się dość wzgardliwie, są bohaterami całej książki. Tymczasem Żarnowyrówna skupiła w swoim fotomontażu uwagę na owej drodze śmierci wbrew heroicznej narracji autora. To, co dla niego było wstydliwym epizodem poprzedzającym działania na rzecz obrony Warszawy i antytezą bohaterstwa ludności oddanej jej sprawie, artystka wyeksponowała jako jeden z głównych obrazów warszawskiego września. Oparła się głównie na dwóch dokumentalnych zdjęciach, z których jedno ukazywało oddalający się tłum uciekinierów, to poprzednie, a drugie zbliżającą się grupę przybyłych do stolicy. Jednakże w fotomontażu zatarta została przeciwstawność oryginalnego znaczenia obu fotografii, ucieczki z zagrożonego miasta i powrotu do niego. I zarazem zatarta została opozycja postaw podkreślona w narracji Zaremby. Tutaj wszystko rozgrywa się w obrębie miasta, niczym w pułapce bez wyjścia. Droga pochodu tłumu ludzi oddalających się od ruin i trupów po lewej stronie kompozycji zamknięta jest ścianą takich samych ruin, pod którymi leżą zwłoki, stamtąd zaś kieruje się w odwrotną stronę drugi ciąg ludzi, by przed sobą napotkać ponownie zwały trupów na pierwszym planie. W spustoszonym mieście nie dzieje się nic, co dawałoby jakąkolwiek sensowną alternatywę dla tej beznadziejnej wędrówki tam i z powrotem. Towarzyszą jej tylko gesty rozpaczy kobiety i mężczyzny w lewym górnym rogu fotomontażu. Żarnower wykorzystała tutaj fotografię agencyjną przedstawiającą rolnika załamanego widokiem ruin swojego gospodarstwa po niemieckim nalocie. Ta fotografia. Co więcej, ponieważ w kolejności ilustracji zamieszczonych wewnątrz książki fotomontaż Na drodze śmierci jest ostatnim, powstaje wrażenie, jakby owa droga była nie tą, którą uchodzili mieszkańcy jeszcze przed zorganizowaniem akcji obronnej, a zarazem przed nadejściem głównej fali nalotów i ostrzału artyleryjskiego, lecz tą, którą ostatni żywi po zniszczeniu miasta próbowali daremnie wydostać się z jego ruin, nie mogąc znaleźć w nich żadnego schronienia. Taki wydźwięk nadało fotomontażowi zestawienie z poprzednim, zatytułowanym W dniach grozy,
który ukazywał tylko ulice zgliszcz i leżące wśród nich zwłoki, krzyże prowizorycznych grobów, wstrząśniętych grozą sytuacji ludzi, a w tej scenerii eksponował postać rannego, zabandażowanego ojca z kilkuletnią córką na kolanach. Oryginalne agencyjne zdjęcie tej dwójki zostało wykonane 17 września na posterunku pierwszej pomocy, gdzie oboje zostali opatrzeni przez służbę medyczną działającą w ramach systemu obrony i zabezpieczania miasta opisanego w książce. Znamienne jednak, że Żarnowyrówna odcięła dosłownie i w przenośni ten kontekst, poprzez który fotografia mogła współbrzmieć z przekazem Zaręby, by całkowicie samotne sylwetki ojca z córką umieścić pośród ruin i trupów, gdzie nie można liczyć na żaden ratunek, nie ma żadnych służb medycznych, ani nikogo, kto próbowałby w czymkolwiek pomóc. Między obydwoma tymi fotomontażami, a więc tym i tym przedstawiającym tę ucieczkę, między tymi fotomontażami rysuje się beznadziejna alternatywa. Albo samotnego krycia się niedobitków pośród ruin zniszczonego miasta, albo daremnego szukania z nich ucieczki. Nie ma w niej miejsca na perspektywę jakichkolwiek działań obronnych, czy choćby tylko ratunkowych, zabezpieczających trwanie mieszkańców w obrężonym mieście. Tych działań, których afirmatywny opis był przecież treścią książki Zaręby. Odrzuciwszy jego wizję bohaterskiej obrony Warszawy, artystka przeciwstawiła świadectwu pisanemu świadectwo dokumentalnych zdjęć z września 1939 roku, zmontowanych tak, by ukazywały tylko katastrofę całkowicie zniszczonego, niezdolnego do oporu, zdezorganizowanego i bezbronnego miasta oraz gehennę przerażonych ofiar barbarzyńskich ataków wymierzonych w jego mieszkańców, ludzi pozostawionych samym sobie, daremnie próbujących jedynie się ukryć i przetrwać lub uciec. Teresa Żarnower była doświadczoną autorką prac fotomontażowych, doskonale znała to medium i świetnie orientowała się nie tylko w praktyce, lecz także w teoretycznych konceptualizacjach tego środka wizualnego przekazu, o którym szeroko dyskutowano w środowisku międzywojennej awangardy. Artyści i komentatorzy upatrywali w nim nowej formy języka o szczególnej komunikatywności, umożliwiającej bądź to sugestywne i perswazyjnie efektywne wspieranie przekazów werbalnych wymową odpowiednio zestawionych zdjęć, bądź nawet skuteczne zastąpienie treści wyrażonych słowami przez czytelny montaż obrazów. Tutaj jednakże mamy do czynienia z wyjątkowym przypadkiem, kiedy fotomontażowe ilustracje budują przekaz nie wzmacniający, potwierdzający i uwiarygodniający wymowę tekstu, lecz przeciwnie, osłabiający i podważający jego wiarygodność. Pozostaje na koniec zapytać o czynniki, które mogły określić sposób podejścia Żarnowyrówny do zadania ilustracji książki i w konsekwencji zaważyć na powstaniu tego intrygującego efektu. Zaproponuję więc dwie hipotezy, zdając sobie sprawę, że muszą one pozostać w sferze domysłów. Po pierwsze, decyzja o zdystansowaniu się, czy wręcz odcięciu w fotomontażach od propagandowego przekazu relacji Zaręby mogła wynikać z przyczyn ideowych. Nie dość, że artystka związana przed wojną z Komunistyczną Partią Polski musiała być daleka od sympatii dla PPS, której politykę autor obrony Warszawy swoją książką otwarcie afirmował, to w dodatku pracę nad ilustracjami podjęła po tym, jak jej własne nie tak dawne wizje polityczne ostatecznie się skompromitowały 17 września 1939 roku, co zresztą Zaręba w swojej książce dobitnie wyraził. Z obu tych względów byłoby raczej dziwne, gdyby wyzbyta już ideologicznych złudzeń, a równocześnie na pewno czuła na propagandowe treści przenikające tekst Zaręby artystka, zdecydowała się przenieść na ilustrację do jego książki środki wizualnej retoryki stosowane wcześniej w fotomontażach propagandowych służących sprawie komunizmu. A ponieważ w ilustrowanym tekście poziom relacji faktograficznej o wydarzeniach ściśle łączył się z poziomem interpretacji i ocen politycznych, być może Żarnowyrówna chciała uniknąć współbrzmienia z nim także na tym pierwszym poziomie, gdyż pośrednio uwiarygodniałoby to poziom drugi. Trudno byłoby ukazać operację obrony Warszawy siłami jej ludu, nie potwierdzając domyślnie tego, co Zaręba z całą jednoznacznością dopowiadał, że operacja ta realizowała ze wszechmiar słuszną inicjatywę PPS. Innymi słowy, jeżeli artystce zależało na zachowaniu dystansu wobec politycznego przesłania książki, musiała zdystansować się do całej narracji autora. Po drugie, nie kierując się tekstem, Żarnowyrówna nawiązywała przede wszystkim, chociaż być może z powyższych przesłanek jedynie wybiórczo, do znanej ikonografii fotograficznej warszawskiego września. Najbardziej bezpośrednim tego przejawem było wykorzystanie licznych zdjęć dokumentujących dramat Warszawy, które ukazały się w amerykańskiej prasie czy w albumie Siege, oblężenie Juliana Bryana. Notabene na okładce tego albumu również zastosowano fotomontaż.
O ile w fotoreportażach, według mojego rozeznania, obrazy zniszczeń, śmiertelnych ofiar, dramatycznych warunków, w jakich znaleźli się mieszkańcy stolicy, znajdowały dopełnienie w obrazach działań obronnych i wspierających obronę miasta, w obrazach wspólnego wysiłku wojska, służb medycznych i ludności, o tyle Żarnowrówna tę drugą stronę całkowicie pominęła, eksponując wyłącznie pierwszą, co do której przyznać trzeba, że wbijała się w pamięć znacznie mocniejszymi, wstrząsającymi zdjęciami. Ponadto skupienie całej uwagi tylko na tym, co pozostało po bezskutecznej obronie Warszawy, na panoramie ruin i żniwie śmierci, podpowiadały już fotografie zamieszczone w znanym artystce poprzednim londyńskim wydaniu książki i włączone również do edycji nowojorskiej. Jedna przedstawiała zniszczony dom, w którym mieściła się redakcja Robotnika, druga zaś groby obrońców stolicy w ogrodzie szpitala Ujazdowskiego. W wydaniu z Nowego Jorku ten zestaw poszerzono jeszcze o zdjęcia innych miejsc spustoszonych bombardowaniami. Placu Zamkowego i Śródmiejskiej ulicy. Dodano także ujęty z dala widok dymów płonącej Warszawy. Jedną z tych fotografii, widok Placu Zamkowego, Żarnowyrówna umieściła w centrum fotomontażu na czwartej stronie okładki. Należała ona do grupy kilku najbardziej znanych na Zachodzie fotograficznych świadectw przegranej batalii o polską stolicę. Ich rozpropagowanie wiązało się z edycją serii znaczków Poczty Polskiej. Widzieliśmy je na tym fotomontażu poświęconym Armii Polskiej. Ja go wcześniej nie widziałem, one tam były właśnie z tej serii. A więc rozpowszechnienie tych fotograficznych świadectw wiązało się właśnie z edycją serii znaczków Poczty Polskiej działającej przy emigracyjnym rządzie w Londynie. Seria ta, wydana w 1931 roku, obejmowała też przetransponowany z fotografii widok ruin gmachu Ministerstwa Skarbu, który artystka wykorzystała na tytułowej stronie książki, oraz widok zburzonej ambasady USA. Fotomontaże Żarnowyrówny można zrozumieć jako próbę quasi-filmowego ożywienia tych zdjęć opustoszałych ruin swoistego rodzaju akcją toczącą się w ich scenerii, a dającą wyobrażenie dramatu, którego same fotografie już nie mogły ukazać, a który faktycznie rozgrywał się pośród owych ruin we wrześniu 1939. Dramatu śmierci, straty najbliższych i rozpaczliwych prób przetrwania. Być może efekt rozdźwięku między fotomontażowymi ilustracjami a tekstem obrony Warszawy powstał jako uboczny skutek takiej właśnie koncepcji. Zaś rezerwa artystki w stosunku do politycznego przesłania autora książki sprawiła jedynie, że nie miała ona nic przeciwko temu. Dziękuję bardzo. Część dyskusyjną dotyczącą tych dwóch pozostałych referatów przełożymy na sam koniec tej sesji. Zapraszam Przemysława Strożka, który mówić będzie na temat obecności bohatera wykreowanego przez Charlie'ego Chaplina w pracach polskich artystów awangardowych. Przemysław Strożek jest badaczem awangardy, który pracuje w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jest stypendystą Fulbrighta, członkiem European Network for Avant-Garde and Modernist Studies. Jest autorem książki poświęconej obecności Filippo Marinettiego w Polsce, licznych tekstów na temat futuryzmu i nie tylko szeroko pojmowanej awangardy. Proszę bardzo. Dziękuję, dzień dobry Państwu. Ja powrócę tutaj do lat 20. i do drugiej części tytułu naszej konferencji, czyli do lewicy artystycznej. Tytuł mojego wystąpienia to Apologia Chaplina o bohaterze walczącego proletariatu w środowisku polskiej lewicy artystycznej i literackiej w latach 1924-1929. Chciałbym zacząć od cytatu. Kto jest dziś najpopularniejszym człowiekiem we Francji, w Anglii, we Włoszech i innych krajach? Jest ich dwóch, to Lenin i Chaplin. I podczas gdy entuzjazm dla Lenina słabnie i może być przedmiotem sporów, imię Chaplina staje się odpowiednikiem błogich przyjemności. Pisał Ilja Ehrenburg w 1922 roku. Cytat pochodził z wydanej w Berlinie publikacji A jednak się kręci, tak zwanej Biblii konstruktywizmu, objaśniającej ideę nowej sowieckiej sztuki proletariackiej. Wyróżnienie i zestawienie Chaplina z Leninem nie było tu przypadkowe. Zarówno w oczach rosyjskich konstruktywistów, jak również innych ugrupowań lewicy artystycznej niejednokrotnie uchodzić będą za bohaterów trzeciej międzynarodówki.
Ehrenburg zaznaczał nawet wyższość Chaplina nad Leninem, ponieważ ogromna popularność jego filmów i natychmiastowa rozpoznawalność biednego człowieczka z melonikiem i laseczką w poszarpanych spodniach i za dużych butach świadczyło o większym rezonansie jego osoby wśród mas robotniczych. Chaplin był poza tym postacią, z którą każdy mógł się na swój sposób utożsamić. Podziwiały go też wszystkie sfery społeczne. Proletariat, inteligencja, środowiska literackie, artystyczne, teatralne i filmowe. Zarówno te konserwatywne, jak i te poszukujące nowego wyrazu w sztuce. W obliczu społecznych oraz geopolitycznych przemian w powojennej Europie lat 20. filmy Chaplina miały ogromne znaczenie dla nowo powstałych ugrupowań lewicowej awangardy, które poszukiwały wzorców dla nowej sztuki proletariackiej. To właśnie Chaplin okazał się wówczas jedynym w swoim rodzaju ponadnarodowym bohaterem lewicy, począwszy od Francji i Niemiec, aż po nowe państwa Europy Środkowo-Wschodniej i sowiecką Rosję. Jeszcze w czasie wojny Chaplin uwielbiany był przez awangardowe środowiska poetyckie Paryża. Tristan Tzara uznał go za angielskiego dadaistę. Louis Aragon poświęcił mu kilka utworów poetyckich, a Blas Cendrars stwierdził nawet, że Chaplin był sekretną bronią Ententy w walce z państwami centralnymi. Nie bez powodu filmy amerykańskiego komika postrzegane były jako antyniemiecka propaganda. Zakaz pokazywania filmu Shoulder Arms w powojennych Niemczech spotkał się z ostrym atakiem ze strony berlińskich dadaistów. Artyści zgrupowani wokół Berlin Dada, powstałego w 1918 roku, świadomie występowali przeciw polityce Rzeszy Niemieckiej, zapowiadając walkę z tradycyjną, burżuazyjną i narodową kulturą. W piśmie Der Dada z 1920 roku przygotowali apel de Internationale Dada Company, w którym nazwali Chaplina największym artystą świata i dobrym dadaistą. Był to protest podpisany przez kilkunastu artystów przeciwko rozporządzeniu o zakazie pokazywania antyniemieckich filmów Chaplina. Wśród międzynarodowej kampanii Dada figurowali m.in. Erwin Blumenfeld, pokazywane tutaj prace, Johannes Bader oraz George Grosz, którzy dedykowali Chaplinowi swoje prace. Członkowie Berlin Dada usilnie pragnęli uznać go za swego prawowitego członka. Wydaje się, że autoportret Grosza zamieszczony w piśmie Der Dada rok wcześniej mógł być hołdem złożonym Chaplinowi, wzorowany był na jego postaci z filmu Pieskie życie. Film ten ilustrował scenę z życia bezdomnego proletariusza, którego całym dobytkiem był równie bezdomny i bezpański pies. Sytuacja bezdomnego Chaplina odzwierciedlała nędzę i katastrofalną sytuację gospodarczą, która równie dobrze mogła zostać przypisana rzeczywistości powojennych Niemiec. Jego filmy, przepełnione humorem i wiarą w lepsze jutro, mogły być zatem odczytywane jako pewna nadzieja na poprawę warunków życia proletariatu. W 1919 roku Grosz wraz z Johnem Hartfieldem wydali w komunistycznym Malik Verlag pismo Każdy jego własnym futbolem, gdzie również można było rozpoznać postać przypominającą Chaplina. Pismo wydane zostało z myślą o propagandzie rewolucji proletariackiej w Niemczech i wkrótce padło ofiarą konfiskaty ze strony rządzącej partii SPD. Każdy jego własnym futbolem było wyraźną manifestacją poglądów radykalnej berlińskiej lewicy wpisanych w dadaistyczną estetykę. Jego okładka przedstawiała wydawcę Wilanda Herzfelda jako człowieka piłkę z laską, podnoszącego w charakterystycznym geście melonik. Wydaje się, że postać ta uosabiała połączenie lewicowej propagandy, futbolu i Chaplina w ideał sztuki proletariackiej, sztuki dla mas, sztuki wymierzonej w niemiecki konserwatyzm, czy wreszcie, idąc za wymową samego tytułu czasopisma, sztuki dla każdego. Kolejny z fotomontaży kręgu Berlin Dada, który ukazywał postać amerykańskiego komika, pojawił się na okładce Dada Almanach w 1920 roku. Również w tym przypadku wpisywał się w strategię walki berlińskich dadaistów z narodową burżuazyjną kulturą Niemiec. Tutaj głowa Ludwika van Beethovena z płaskorzeźby Franza von Stucka scalona została z wizerunkiem Chaplina, człowieka z tłumu, biednego proletariusza uosabiającego problemy społeczne i trudne powojenne czasy. Zdawałoby się nawet, że na twarz Beethovena, niemieckiego klasyka i symbol wielkości narodu niemieckiego, autor fotomontażu Otto Schmalhausen nałożył dadaistyczną maskę Chaplina, międzynarodowego bohatera nowych czasów. O związkach filmów amerykańskiego komika z lewicową propagandą przekonywał artykuł Apologia Chaplina Iwana Gola, opublikowany w tym samym roku w piśmie teatralnym Die Neue Schaubühne. Gol wydał też równolegle w Dreźnie poemat filmowy pod tytułem Die Chaplinat, inspirowany jego filmami. Poemat ten przetłumaczony został wkrótce na wiele języków. Na potrzeby francuskiej wersji cztery ilustracje zatytułowane Charlotte Cubist wykonał Fernand Leger. Wkrótce zostały one przydrukowane do wielu publikacji europejskiej i światowej awangardy.
Charlotte Kubist, reprodukowany był m.in. w przywołanej wcześniej Biblii Konstruktywizmu Ehrenburga, a także na łamach wydawanego przez niego i elisyckiego pisma Weszcz Obrzed Gegenstand. Było to bardzo wpływowe pismo, wydawane w trzech językach, niemieckim, francuskim i rosyjskim, które popularyzowało w Europie Środkowej ideę rosyjskiego konstruktywizmu i wyznaczało nowe drogi jego międzynarodowych wariantów. W piśmie Weszcz Obrzed Gegenstand Lisicki i Ehrenburg napisali wpływowy artykuł pod tytułem Blokada Rosji zakończyła się, który miał za zadanie wpłynąć na świadomość intelektualno-artystyczną walczącego proletariatu w Niemczech. Lenin był w końcu przekonany, że Niemcy staną się wkrótce drugim komunistycznym państwem. Artykuły o rewolucji kulturalnej w sowieckiej Rosji intencjonalnie łączyły się z ilustracjami technologicznych wynalazków, pługów śnieżnych czy hydrosamolotów, a także z kubistyczną ilustracją filmowego bohatera, wielbionego przez berlińskie i paryskie ośrodki awangardowe, Charlie'ego Chaplina. To właśnie w tym samym roku obserwuje się ogromną popularność Chaplina wśród awangardowych środowisk sowieckiej Rosji. O fascynacji Chaplinem przekonywały artykuły Nikołaja Foregera, a także manifest ekscentryków wydany przez Koznicewa i Tauberga. Festonowali się w nim nawet rosyjscy formaliści z Wiktorem Szkłowskim na czele, który nadał komikowi miano pierwszego filmowego aktora. Również konstruktywiści rezydujący w Rosji zaczęli dostrzegać w Chaplinie odzwierciedlenie sztuki mechanicznej, symbol wojującego proletariatu, najprawdziwsze wcielenie sztuki dla mas. Jego postać wielokrotnie pojawiała się na łamach wpływowego pisma Kinofoto, z którym współpracowali m.in. Władimir Majakowski, Aleksander Rodczenko i Barbara Stepanowa. Ta ostatnia wykonała kilka fotomontaży, które ukazały się na okładkach rosyjskiego pisma. Dla numeru drugiego z 1922 roku zostawiła postać Chaplina z przedmiotami związanymi z wyrobami przemysłowymi. Zwracała tym samym uwagę, podobnie jak wcześniej Leger, na związki Charlotta z sztuką maszyny. Szereg szkiców Stepanowej poświęconych Chaplinowi zdawał się być inspirowany kubistycznymi wariantami amerykańskiego komika, które po raz pierwszy pojawiły się w La Chaplin ad Ivana Gola. Charlotte Kubist Legera był ikonicznym wizerunkiem najpopularniejszego człowieka na świecie i wielokrotnie publikowano go w publikacjach awangardowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Reprodukowano go nie tylko w berlińskich publikacjach rosyjskich konstruktywistów, ale też na łamach organu węgierskiej awangardy Ma Lajosza Kaszaka w zbiorze Devetsil oraz Żywot wydanych w Pradze czy w serbskim piśmie Zenit. Od 1921 roku Ivan Gol wraz z Lubomirem Niczyczem redagowali to ostatnie pismo, będące organem serbskiej awangardy. Warto zaznaczyć też, że Niczycz w utworze Szimy nad grobem w latynoskiej dzielnicy uczynił z monumentu III Międzynarodówki Tatlina wieżę radiową, z której Chaplin wraz z awangardzistami z całego świata rozsławiali ducha rewolucji proletariackiej. Obok popularnych ilustracji Legera z La Chaplinat popularny był też wizerunek kreskówkowego Chaplina, który pojawił się w serbskich pismach awangardowych Dada Jok oraz Kinofon, a także we wspomnianym czeskim zbiorze Devetsil. W tym ostatnim przypadku ilustrował on artykuł o nowym teatrze proletariackim w Rosji. Figurująca w latach 20. właśnie pod nazwą Devetsil, czeska grupa awangardowa uznała Chaplina za swego honorowego członka. Zgrupowani wokół niej artyści traktowali takie zjawiska jak film czy jazz band jako najwyższy wyraz sztuki kształtującej świadomość nowoczesnego człowieka. Czołowa postać Devetsilu i główny teoretyk grupy Karel Taige poświęcił Chaplinowi kilka swoich esejów, a okładkę jego książek Film oraz Świat, który się śmieje zdobiły kolejno fotomontaże z filmów Brzdąc oraz Cyrk. Fotomontaż wykonany przez Taigego do pisma Reflektor, upamiętniający święto 1 maja, wyraźnie przekonywał o wpisaniu amerykańskiego komika w lewicową ideologię. Wśród tłumu proletariuszy pojawiają się tu bowiem dwaj bohaterzy III Międzynarodówki, Lenin i Chaplin. Wydany pod koniec lat 20. przez Taigę radykalnie lewicowy Red, Review Devetsilu, niejednokrotnie reprodukować będzie fotografię tych dwóch liderów walczącego proletariatu. Wspomniany na początku cytat Ehrenburga o Chaplinie i Leninie jako dwóch najważniejszych ludziach na ziemi nie tracił więc na swej aktualności. W kontekście ogólnoeuropejskiej fascynacji lewicowych środowisk Chaplinem, osobowość amerykańskiego komika w równym stopniu pociągała polską lewicę artystyczną i literacką, która pod koniec 1923 roku zaczęła zawiązywać wspólny front w walce o nową sztukę.
Po upadku polskich organów awangardy, formistów, nowej sztuki i zwrotnicy, środowiskiem jednoczącym warszawskich futurystów, konstruktywistów z lewicowymi intelektualistami była nowa kultura Jana Hempla. Około 1924 roku z pismem związali się m.in. Mieczysław Szczuka, Anatol Stern, Aleksander Watt, Bruno Jasieński, a także Witold Wandurski, znawca twórczości i tłumacz Iwana Gola. Wandurski uznawał sztuki niemieckiego dramaturga za ideał teatru robotniczego. W zbiorze Nowa scena robotnicza w 1923 roku podkreślił też znaczenie tekstów Gola o Czaplinie. Cytuję: on to pierwszy bowiem ocenił należycie ponury humor komika rewolucjonisty Charlie Chaplina, któremu poświęcił prócz kilku studiów poemat pod tytułem Chaplinada. W styczniu 1924 roku Wandurski opublikował tłumaczenie apologii Chaplina na łamach nowej kultury. We wstępie do przekładu wyraźnie zaznaczał udział amerykańskiego komika w lewicowych organizacjach. Cytuję: zna go każdy robotnik Ameryki, Anglii, Francji. Chaplin to satyryk gorzki, zmechanizowanego i ogłupiałego w pogoni za zyskiem świata burżuazyjnego. Jest on od lat wielu członkiem radykalnej partii robotniczej w Ameryce, przyjacielem Uptona Sinclaira i Bernarda Shawa, członka czynnego angielskiej Labour Party. Wandurski nie bez powodu opublikował tłumaczenie Gola w nowej kulturze, ponieważ tekst niemieckiego awangardzisty idealnie odzwierciedlał powinowactwa Chaplina z lewicową ideologią i potrzebami sztuki proletariackiej. Cytuję: nie nienawidzieć burżuja, lecz ignorować go, inaczej nigdy go się nie utrupi. Jeden już tak czyni, a ma w Paryżu powodzenie większe niż Poincaré, Carpentier lub Jemier. Jest nim Charlotte, Charlie Chaplin. Charlotte to geniusz naszych czasów. Kto mu płaci miliony dolarów za jeden film? Tłusty, spocony burżuj? Burżuj to tylko pojęcie. Charlotte skręca sobie papierosa i małpuje. Charlotte jest najlepszym człowiekiem w naszych czasach. Tłumaczenie Wandurskiego zdobił układ typograficzny Szczuki, przykuwający uwagę dużą ilością wykrzykników. Wzmagały one znaczenie tekstu, który okazał się wpływowym artykułem dla środowiska nowej kultury. Przekonywał o tym m.in. artykuł Władysława Broniewskiego o kinie. Lewicujący poeta uznawał bowiem, że tekst Gola był najbardziej reprezentatywnym studium amerykańskiej komedii. Cytuję: film komiczny wymagałby osobnego omówienia, ponieważ jednak w numerze czwartym Nowej Kultury został umieszczony obszerny artykuł Iwana Gola o Chaplinie, poprzestany na odesłaniu czytelników do tego artykułu. Kilka miesięcy później, na łamach Wiadomości Literackich, Wandurski opublikował kolejny tekst o twórczości Gola, uznając go wprost za apologetę Chaplina. Chwalił też wydany w Niemczech i Francji poemat Chaplinada, a artykuł zdobiła ilustracja Charlotte Kubist-Legera. Wandurski nade wszystko chwalił interesujące pomysły inscenizacyjne i błazenady cyrkowe Chaplinady, które stanowić mogły źródło inspiracji dla powołanej przez niego sceny robotniczej w Łodzi. Tłumaczenie Wandurskiego zwiększyło zainteresowanie osobowością Chaplina w środowisku poetów i artystów związanych z nową kulturą. 16 lutego 1924 roku Jasieński i Stern wydali publikację pod tytułem Awangarda, na łamach której znalazło się sprawozdanie Watta z balu maskowego nowej sztuki Pan Pan i bufonady pod tytułem Chaplin i jego sobowtór. Bal odbył się w salach warszawskiego kina Palace, udekorowanych na tę okazję przez Teresę Żarnower i Szczukę. Fragmenty dekoracji przydrukowane zostały do Awangardy i przypominały reprodukowane w konstruktywistycznym piśmie Blok koncepty filmowe, konstrukcję filmową Żarnower równy i 5 momentów filmu abstrakcyjnego Szczuki. Połączenie filmów Chaplina z dekoracjami Szczuki i Żarnower przypominało podobny schemat, który wystąpił na okładce Karola Tajgę, gdzie scena z filmu Brzdąc zestawiona została z momentami filmu Hansa Richtera. Łączenie osobowości amerykańskiego komika z eksperymentalnym kinem awangardy nie było przypadkowe. Warto wspomnieć, że Henryk Berlewi w artykule o eksperymentach Wikinga Eklinga uznawał kino amerykańskie i kreację Chaplina za, cytuję, formę filmu, który ma wieczne zasługi. Nawet premiera filmu Balet mechaniczny Legera z kreskówkową postacią Chaplina odbyła się razem z projekcją filmu The Pilgrim, a podczas wystawy Kino und Foto w Stuttgarcie otwartej w 1929 roku wspomniany wcześniej Richter zorganizuje festiwal filmowej awangardy, na którym wśród przykładów kina eksperymentalnego lat 20. pojawią się właśnie filmy Chaplina. Kino Palace, gdzie wśród dekoracji Żarnower i Szczuki odbył się bal Pan Pan, wyświetlał wówczas już od miesiąca film w Lombardzie.
Recenzję filmu Chaplina, pokazywanego w tym najpopularniejszym z warszawskich kin, opublikował Stern w Wiadomościach Literackich, uznając słynną scenę z zegarami za klasyczny przykład metafory poematu filmowego. O tym, że widział go również Watt, przekonywał wyraźnie publikowany w Awangardzie tekst Charlie Chaplin, gdzie w opisie balu Pan Pan przywołana została owa słynna scena z zegarkiem. Cytuję: zegarek jest dla niej raczej pacjentem, którego pierś opukuje, szczęką, z której wyrywa zęby, raczej wszystkim niż sobą. Staje się zegarkiem dopiero wówczas, kiedy jest pozbawiony mechanizmu, kiedy już przestaje być zegarkiem. Koniec cytatu. W artykule o Chaplinie, który figurował jako sprawozdanie z balu Pan Pan, Watt zaznaczył też wyraźnie powinowactwa jego filmów z lewicową ideologią. Publikacja redagowana przez Sterna i Jasińskiego określała w rzeczywistości program działań Lewicowego Frontu Polskich Artystów, wieszcząc początek rewolucji kulturalnej proletariatu. Cytuję: zorganizowaną awangardą planowo i metodycznie rozpoczynamy oblężenie okopów zagospodarowanego społecznego łgarstwa. Koniec cytatu. Manifest grupy zatytułowany Awangarda swoim przyjaciołom zdobiły charakterystyczne wykrzykniki sztuki znane z tłumaczenia apologii Chaplina w nowej kulturze, a Watt podkreślał w swym artykule, że, cytuję, Chaplin to walka z prawem, konsekwentna i bezwzględna. Chaplin ignoruje prawo, nie widzi go, jest to anarchista doskonały. Koniec cytatu. Amerykański komik jawił się więc w oczach współautora awangardy jako pewien ideał, uosobienie społecznej anarchii i zespolenie sztuki z rewolucją kulturalną. Wydana w 1924 roku publikacja Sterna i Jasińskiego, projektowana jako dwutygodnik ilustrowany lewicy literackiej, okazała się wydawnictwem jednorazowym i efemerycznym. Zapowiadała, powstały w tym samym miesiącu kolejny organ awangardy F24 Almanach Nowej Sztuki. Z pismem współpracowali poeci i artyści z nowej kultury, a jej redaktorem był Stefan Kordian-Kacki, współautor Awangardy. W pierwszym numerze Almanachu ukazał się tekst Watta zatytułowany Bozel, Chaplin, Dempsey, Edison i Mademoiselle Mimi. Warszawski poeta zestawiał w nim bankiera, celebrytę filmowego, sportowca, wynalazcę i kurtyzanę, uznając ich za wcielenie pięciu cnót nowoczesności. Niedługo potem postać Chaplina w zestawieniu z Edisonem pojawi się po raz kolejny w sloganie Watta, przygotowanym na potrzeby jednej z reklam Henryka Berlewiego. Hasło Wiek Chaplina, Jess Bandu i Einsteina, reklamujące czekoladę radiodeserową, a przepraszam, pomylił mi się Edison z Einsteinem. To tutaj akurat muszę powrócić, jakoś to przerobić. Łączyła chęć skosztowania produktu spożywczego z pochwałą najnowszych zdobyczy kultury popularnej i nauki. Watt był wielkim wielbicielem filmów amerykańskiego komika. Dla ekranu i sceny napisał entuzjastyczną recenzję filmu Brzdąc, a w 1927 roku uczynił Chaplina bohaterem opowiadania Bezrobotny Lucyfer. Opowiadanie ukazywało perypetie diabła, biednego, sponiewieranego, wędrownego trampa, poszukującego pracy w świecie zdominowanym przez zło. Ostatecznie Lucyfer wcielił się w postać najpopularniejszego komika filmowego, okazując się nie buntownikiem przeciwko Bogu, ale, cytuję, anarchistą walczącym z maszyną. Utraconą we współczesnym świecie władzę nad ludzkością odzyskał więc jako filmowy artysta. Opowiadanie Watta, które weszło do zbioru o tym samym tytule, stanowiło, jak wspominał później sam autor, ważny moment radykalizowania się jego poglądów, prowadząc nieuchronnie do zaangażowania w propagandę komunizmu. Bezrobotny Lucyfer zainteresował wkrótce środowisko lewicowych agitatorów, w tym korespondenta Prawdy Józefa Kowalskiego, który pragnął wydać tłumaczenie zbioru Watta w sowieckiej Rosji. Rok 1927 stał się ważnym momentem radykalizowania polskiej lewicy artystycznej i literackiej. Szczuka powołał wówczas do życia pismo Dźwignia, fundowane przez Komunistyczną Partię Polski. Współpracowali z nim Wandurski i Żarnewerówna, którzy od połowy 1927 roku, po tragicznej śmierci Szczuki w Tatrach, byli redaktorami pisma. Na łamach Dźwigni dyskutowano o nowym teatrze, architekturze, filmie i sztuce proletariackiej. I choć nie ukazała się w nim żadna recenzja z filmów Chaplina, warto zaznaczyć, że krótko na temat jego twórczości pisał Rodczenko w swoim paryskim dzienniku opublikowanym w numerze 2-3 warszawskiego pisma. Cytuję: widziałem słynny obraz Chaplina, Brzdący z Jackie Coganem. To jest naprawdę godne uwagi. Znajduję, że najładniejsze kobiety w Paryżu to murzynki, które służą po domach, jak one zaraźliwie śmieją się z Chaplina.
Dźwignia nawiązywała do tradycji nowej kultury, jednoczyła środowisko polskiej lewicy w walce o sztukę proletariacką, ale wśród współpracowników pisma nie figurowali ani Watt, ani Stern. Ten drugi w większym niż dotychczas stopniu zaangażował się w rolę krytyka filmowego. Na łamach pisma Kinoteatr opublikował w 1928 roku artykuł Charlie Chaplin i ja. Był to pierwszy obszerny tekst Sterna, w którym pragnął zmierzyć się z wielkością kreacji amerykańskiego komika. Artykuł rozpoczął od przywołania najróżniejszych poglądów na temat chaplinowskich filmów, które wyszły spod pióra awangardzistów i znanych krytyków ówczesnego kina. Cytuję. Jedni zwą go tam neuropatą, jak Epstein. Inni przypominają sobie mitologię i zdumiewają się jego dziewiczością i wstydliwością. Znajdziecie to u De Luca. Ivan Gol czyni zeń kosmicznego klauna w Chaplinadzie. Eli Four jest, zdaje się, tym, który przeprowadza analogię między nim a bohaterami jarmarcznej komedii włoskiej, postaciami z komedii dell'arte. Jest rewolucjonistą społecznym, niemal komunistą dla Henri Poleyla i dla wielu innych. Jest wreszcie znużonym i humanitarnym globtroterem uczucia dla Pawła Moranda. Stern, któremu wciąż nie obce były idee lewicy, bliski był poglądom wspomnianego Poleyla i wyraźnie dostrzegał w filmach Chaplina polityczno-społeczne przesłanie. Filmy amerykańskiego komika ukazywały zdaniem Sterna nędzę i głód oraz tragiczne położenie proletariatu. Były odzwierciedleniem ówczesnego życia wielkich miast przepełnionych widokiem bezdomnych i zrujnowanych. Nie bez powodu przytoczył więc Stern słowa samego Chaplina, broniącego człowieczych wartości przed postępującą stopniową mechanizacją w tych trudnych czasach globalnego ubóstwa. Cytuję. Ponieważ jestem biedny, tak jak milion innych ludzi na świecie, więc uważam wojnę za zbytek. Jest to zabawa bogaczy. Ponieważ jestem biedny, więc oszukuję, a nawet kradnę. Usprawiedliwiam tych, co kradną z głodu. Ponieważ jestem biedny, więc kocham biednych i nieszczęśliwych i pragnę, by ich było jak najmniej. Dlatego wolę w cyrku zostać sam biednym i samotnym, aby za tę cenę ona była szczęśliwa. Tak brzmi prymitywna ewangelia człowieka w czarnym melonie, którą wypowiada mniej słowami, bardziej obrazami, gdyż jest bardzo biedny w słowa i nieco gardzi nimi. Słowa bowiem są hałaśliwe i bufiaste i często prawda ukrywa się niewidocznie w ich fałdach, zduszona ich hałasem. To automat, jeden z miliona zmienionych w automaty ludzi, wstąpił z widowni na ekran i ukazuje nam potworne, masowe zautomatyzowanie, niedostrzegalne, a jednak najgłębsze nieszczęście ludzkości. Wyrażone w ten sposób polityczno-społeczne przesłanie filmów Chaplina było w rzeczywistości wymową poematu Sterna Europa, wydanego w obszerniejszej wersji w 1929 roku. Poemat ten był protestem przeciw wojnie, która powodowała zamianę mas ludzkich w mięso armatnie i bezduszne automaty. Był głosem głodującego proletariatu, sytego nie z przejedzenia, ale z nadmiaru pustych słów, pustych obietnic na poprawę i zapewnienie godnych warunków życia. Ukazywał tym samym katastrofalny obraz kondycji mas pracujących Europy, pozostawionej samej sobie, na pastwę losu, bez jedzenia i pieniędzy, z pustymi kieszeniami i rządzą rewolucji. My, żrący mięso, raz na miesiąc, my oddychający siarką, kosztowną siarką jak powietrzem, my wlokący ulicami rząd zapadłych brzuchów z bezsilnymi pięściami, wypychającymi kieszenie, my przegramy, przegramy, przegramy jak zwykle. Uchwycone w poemacie katastrofalne położenie proletariatu odzwierciedlały zdaniem Sterna filmy Chaplina. Ukazywały ją filmowymi obrazami, taką jaką jest, bez zbędnych słów. Miały one w tym aspekcie ogromną wartość, przywracały bowiem wiarę w człowieka, w człowieczeństwo, miłość, dobroć oraz poświęcenie. Nie bez powodu poemat Sterna otwierała wykonana przez Szczukę ilustracja Chaplina. Wychodzi on z filmu i wybucha śmiechem na widok rozgrywającego się przed nim spektaklu rzezi, wesz, pożarów i miłosierdzia. Śmiech Chaplina nie wydaje się cyniczny, lecz przepełniony gorzkim obrazem ludzkiej tragedii, będącej ostateczną wymową jego filmów. Broniąc godności człowieka, postawił fundamentalne dla swojej epoki pytanie o przyszłość człowieczeństwa w świecie z masowego zautomatyzowania, rozpoznanego przez Sterna jako najgłębsze nieszczęście ludzkości. Cytuję, śmieszna, żałosna i tragiczna nędza głodomorów wielkich miast uwiła sobie gniazdo w dziurawym meloniku Chaplina. Koniec cytatu, dodawał Stern, uosabiając kondycję ówczesnego proletariatu w kreacjach filmowych amerykańskiego komika. Okładkę Europy Sterna wykonała Żarnowy Równa, wykorzystując m.in. fotografie z filmu Tajemnice duszy Pabsta i inne materiały pochodzące z niemieckiej wytwórni UFA. Pojawiła się też na niej głowa małpy, makaka, który często występował w amerykańskich komediach, m.in. w cyrku Chaplina czy komediach Bustera Keatona. Mimo że w rzeczywistości była niewielkim stworzeniem, tutaj jest postacią dominującą w całej kompozycji.
Szczerzy kły na widok dancingów, girlasów i obrazów wojny, jakby uosabiała metaforę gniewu proletariatu, który traktowany był przez władzę i arystokrację jako istnienie niższej kategorii. Znajduje się obok innej małpy, ospałej i otumanionej, mogącej reprezentować marazm i bierność ludu. Ta aktywna strona ludu, będąca zapewne wcieleniem rozwydrzonego makaka, jest agresywna i zdziczała. Owe zezwierzęcenie mogło sugerować jedyną drogę wyjścia proletariatu w radykalnym sprzeciwie wobec zastanej rzeczywistości, w radykalnym buncie wobec zblazowanej Europy. Stanowiłaby w tym kontekście pewien kontrast dla Chaplina, który otwierał pierwszą stronę poematu i zawsze największą wiarę pokładał w człowieku. W sztuce awangard Europy Środkowej i Wschodniej Chaplin niejednokrotnie kreowany był na komunistycznego bohatera równego Leninowi czy lewicowego przywódcy, przemawiającego z wieży Tatlina o potrzebie realizacji postanowień III Międzynarodówki. Ten wspólny dla Niemiec, sowieckiej Rosji, Czech, Węgier, Polski i Bałkanów dadaistyczno-konstruktywistyczny schemat kreowania Chaplina na bohatera wojującego proletariatu przekonywać miał o potrzebie radykalnej rewolucji we wszystkich dziedzinach tzw. nowej kultury. Chaplin reprezentował anarchizm artystyczny, krytykę burżuazji, uosobienie człowieka maszyny i wynędzniałego proletariusza. Był w końcu też ucieleśnieniem buntu wszystkich underdogów świata. Pod pojęciem underdoga można rozumieć postawę człowieka, od boksera, który nie dorównuje przeciwnikowi na ringu, od zakochanego, który cofa się przed wyższością rywala, aż do upośledzonych ras, narodów i warstw społecznych. W przekonaniu polskiej międzynarodowej lewicy swoją postawą trafił w najgłębsze ludzkie uczucia, w ludzką obojętność, w nieczułość człowieka dla człowieka, w chwili, gdy niepowodzenie było traumatycznym doświadczeniem milionów. Stał się przez to ponadnarodowym bohaterem lewicy, która potrzebowała lidera znanego robotnikom na całym świecie. Wspomniany na początku cytat Ehrenburga, mówiący o wyższości Chaplina nad Leninem, nie był więc w tym kontekście przesadzony. Amerykański komik desygnowany został więc na postać często związaną z komunizmem, co z jednej strony niezależnie, z drugiej za pośrednictwem tłumaczeń Gola, trafiło na podatny grunt rozważań polskiej lewicy nad przyszłością proletariackiej sztuki. Dziękuję. Wcześniej pan profesor Andrzej Szczerski mówił na temat potrzeby wiązania sztuki awangardowej z kulturą popularną. Myślę, że ta prezentacja jakby wychodzi naprzeciw temu postulatowi. Zapraszam do stołu pana Stanisława Czekalskiego. Spróbujemy porozmawiać na temat tych dwóch referatów. Proszę bardzo. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tych prezentacji dopracowanych pod każdym względem, też różnorodnym, dotyczących różnych kwestii. No, miałem takie wrażenie, że łącznikiem między zagadnieniami poruszanymi w referatach obu panów jest może jednak twórczość Franciszki, może jednym z łączników Franciszki Stefana Temersonów. No, miałem nadzieję, że mnie słychać. Bowiem to właśnie pod wpływem Teresy Żarnower, jak już zdążyłem wspomnieć, i Mieczysława Szczuki, oni podejmują eksperymenty w dziedzinie filmu i tym pierwszym dziełem filmowym, ważnym, znaczącym dziełem filmowym Temersonów jest film Europa, który powstał pod wpływem nie tylko poematu Anatola Sterna, ale też oprawy graficznej Mieczysława Szczuki i wydaje się, że również okładki zaprojektowanej czy stworzonej przez Teresę Żarnower. Film, w którym Temersonowie montowali poszczególne sceny, właśnie odwołując się do poetyki fotomontażu, zresztą wykorzystywali w tym filmie własne fotomontaże, znaczy fotomontaże Stefana Temersona. Myślę, że w twórczości Temersonów jest kilka odniesień do postaci Chaplina w związku z tym, że postać Chaplina przywołuje ten poemat Europa, również elementy oprawy graficznej Mieczysława Szczuki. Inny film Temersonów, Przygoda człowieka poczciwego, w gruncie rzeczy przedstawia nam takiego chaplinowskiego bohatera, który podejmuje tą wyprawę do
do lasu, idąc tyłem w dziedzinie takiej poetyckości, na przekór presji ideologii, która wówczas w Polsce jakoś się mocno narzuca. No i takim trzecim wyrazistym odwołaniem do postaci Chaplina jest późna praca Stefana Temersona z końca lat 60. To jest ten jego rozbudowany kolaż Kurt Schwitters on a Time Chart, w którego konkluzji pojawia się fotomontaż, w którym wykorzystuje Temerson postać Chaplina i nawet nie jedną, ale trzy małpy znane z tego montażu Teresy Żarnower. Także Chaplin miał dłuższe życie niż tylko. Tak, oczywiście ja tutaj zakończyłem też nawet w tytule wystąpienia na dacie 1929, żeby akurat ten fotomontaż Żarnower, ale w ogóle Europa jako taki artbook ówczesny stanowił taką cezurę kończącą właśnie ten mój taki przegląd fascynacji lewicowych środowisk Charlie Chaplinem. Oczywiście ta fascynacja jest kontynuowana w latach 30. głównie przez krakowskich artystów, takich jak Podsadecki, nawet Mieczysław Berman wykonuje szereg fotomontaży związanych z Charlie Chaplinem, tylko że on je rekonstruuje w latach 60., czyli do końca nie wiadomo, jak je można datować w tym momencie. No i Podsadecki tworzy taki cykl Chaplin jako sentymentalny robot, który także w pewien sposób odwołuje się do tego zautomatyzowania społeczeństwa, o którym też mówił chociażby właśnie Anatol Stern w filmie Europa. Tak więc rzeczywiście Charlie Chaplin, tak chciałem tutaj pokazać, był taką ikoniczną postacią wczesnych czasów, właśnie przede wszystkim dla lewicy artystycznej, która szukała takiego międzynarodowego bohatera, prawda? To już nie jest Ludwig van Beethoven dla Niemiec, prawda? Tylko Charlie Chaplin, to jest taka maska Charlie'ego Chaplina, która jest nakładana na wizerunek Ludwika van Beethovena, w pewien sposób odcinająca się od tej tradycji, od narodowościowej klasyków, narodowych klasyków, ale wprowadzających właśnie międzynarodowego bohatera wojującego proletariatu. To było takim przesłaniem mojego referatu i chciałem głównie skoncentrować się na przeglądzie wizerunków Chaplina w latach 20. Ich jest oczywiście dużo więcej, ale też nie chciałem tutaj przekraczać limitu. Wydaje się, że lata wojny przynoszą no, chyba poważniejsze problemy niż automatyzacja życia, niż presja ideologii. I film Temersonów Calling Mr. Smith, on jest dość intrygujący pod tym względem, że w tym filmie pojawiają się zdjęcia, których, czy obrazy, których źródło ma znaczenie. Znaczy, o ile pan profesor Czekalski mówił o tym, że we wczesnych pracach fotomontażowych te źródła nie są takie istotne, liczy się po prostu zawartość semantyczna fotomontażu, jakby w oderwaniu od tych źródeł, natomiast w tych pracach wojennych, w fotomontażach wojennych Żarnower, to czego one dotyczą, co przedstawiają, ma istotne znaczenie. Podobnie jest w twórczości, w tym filmie Temersonów Calling Mr. Smith, w którym są po prostu materiały filmowe z okresu wojny, z okupowanej Polski, zdjęcia ofiar. Także jest, mam wrażenie, pokrewieństwo między pracami Żarnower i tym filmem Temersonów. W swojej książce dotyczącej fotomontażu pisał pan na temat takiej ekonomii fotomontażu tego okresu wczesnego, historycznej awangardy, pisał pan o jego konstrukcji, takiej ekonomicznej konstrukcji, który wynika z ogólniejszej koncepcji dzieła zintegrowanego z procesami produkcji. Natomiast tutaj zasadniczo te fotomontaże niosą inną treść, mniej jakby optymistyczną. Pytanie jest krótkie, czy istnieje taka jakby ekonomia obrazu katastroficznego, jakby pan potraktował tę kwestię? W moim odczuciu poetyka tych fotomontaży Teresy Żarnower do obrony Warszawy, ona nawiązuje jednak przede wszystkim do takiego myślenia o fotomontażu w kategoriach
filmu, tak jak to mówiłem. Oczywiście, że dyskurs o fotomontażu był jakby niejednotorowy i wspominałem o tym, że z jednej strony był on konceptualizowany jako to medium umożliwiające maksymalnie efektywną, uniwersalną, szybką i jednoznaczną komunikację. To był taki jakby istotny nurt teoretyzowania fotomontażu, ale właśnie drugi, nie mniej istotny, to był ten, który upatrywał w fotomontażu taki prosty ekwiwalent formy filmowej, która działa przede wszystkim dynamiką tych zestawianych ze sobą obrazów, co ma przede wszystkim działanie takie wzmagające efekt, wzmagające intensywność tego oddziaływania obrazem i zdecydowanie myślę, koncepcja dyktująca Teresie Żarnower te fotomontaże do obrony Warszawy właśnie była taka, wydaje mi się, ona oczywiście dysponowała sporym materiałem i wydało się, że jak najwięcej chciała w tym materiale zmieścić, jakby kondensując ten obraz okropności mających miejsce w Warszawie. Z drugiej strony widać też ewolucję poetyki fotomontaży Żarnower na przestrzeni lat, między tymi latami 20 a 30, znaczy te, które dane mi było zobaczyć nieliczne w prasie lewicowej, w fotomontaże Żarnowej z lat 30. One też mają taką strukturę gęstą, przypominającą właśnie pewne nieuporządkowanie tej formy, którą widzimy w obronie Warszawy, bardziej niż taką właśnie strukturę opartą na rygorystycznej konstrukcji, prawda, geometrii. To, co byłoby charakterystyczne dla lat 20. powiedzmy. Także istnieje też tutaj pewna taka, wydaje mi się, ciągłość, natomiast jak sobie próbuję wytłumaczyć charakter tych fotomontaży na swój użytek, fotomontaż Żarnower do obrony Warszawy, to właśnie taki klucz filmowy mi się przede wszystkim tutaj narzuca. Tak, niewątpliwie tutaj ten związek z filmem jest istotny. Związek, który no decyduje o takim swoistym symultanizmie obrazu, tego rodzaju obrazów. Z tym, że ten w okresie historycznej awangardy, w tym wczesnym okresie, symultanizm w fotomontażu służył jakby modyfikowaniu rzeczywistości. Znaczy fotomontaż miał wkraczać w realny kontekst i zmieniać go. Natomiast w tym wypadku, znaczy w takim sensie fotomontaż był niejako skierowany w przyszłość. Natomiast w tym wypadku tych fotomontaży Żarnower, one dotyczą przeszłości zasadniczo. I teraz no tutaj pojawia się najwyraźniej, przynajmniej w moim pojęciu, kryzys takiej formuły twórczości, która w gruncie rzeczy nie jest nastawiona jakby na zmianę, tylko konstatuje pewien stan rzeczy, jest swoistą diagnozą. Być może ma to związek z tym, o czym już była mowa, że w okresie wojennym twórczości Żarnower taka purystyczna konstrukcja oparta na geometrii już nie wystarcza. Artystka zwraca się w stronę form bardziej ekspresyjnych. Tak, no, z jednej strony jest prawdą, że nie da się fotomontażu okresu międzywojennego sprowadzić do jednego modelu i uznać wobec tego za coś wyjątkowego fakt, że w obronie Warszawy mamy do czynienia z obrazami, które odnoszą się do przeszłości, a nie projektują przyszłości, więc w skali globalnej to byłoby, taka opozycja byłaby uproszczeniem, natomiast jeżeli chodzi o samą twórczość Żarnower, to wydaje mi się, że to jest właśnie czytelne to napięcie, jeżeli weźmiemy właśnie w pewien nawias tej takiej ilustracyjne fotomontaże mniej znane, które się zachowały w kiepskim stanie, zresztą w prasie lat 30. tej lewicowej, to widzimy właśnie z jednej strony te, które tutaj reprodukowałem, plakaty związane z tą kampanią polityczną, a więc plakaty o wyraźnej funkcji agitacyjnej, a więc przekonujące do pewnego projektu, oczywiście przyszłościowego, rzecz jasna. I cała retoryka obrazu jest na to nastawiona i czymś zupełnie różnym rzeczywiście na tym tle
okazują się te fotomontaże obrony Warszawy, które mają charakter no, takiego rzeczywiście rozpamiętywania. Tak? To jest nie tylko tak, że one ukazują ruiny, ale właściwie swoją strukturą gdyby też przyjmują taką postać właśnie pewnych strzępów z krawków, taką można powiedzieć właśnie ruiny, ten efekt wzmagają zdecydowanie. Prosimy o komentarze z sali. Proszę bardzo, Adrian Anagnost. I wanted to ask about the audience for this book because it's published in Polish but in New York in 1942, so still during the war. And the way I was reading that is using these very kind of violent, traumatically disorienting images of specific places and people in Warsaw as a spur to Polish refugees or Polish Americans to somehow contribute to the war effort. So in a way, I do see it still as future oriented, even though it's, I see your point about it addressing a past event rather than a future utopia, but I still think there's some sort of spur, but maybe you know more about the sort of her anticipated audience for the work. Dziękuję, odpowiem po polsku, ale rzeczywiście nie jest to jednoznaczne, jak rozumieć adresata tych fotomontaży, no bo sam fakt, że książka była przedrukiem tej relacji spisanej na gorąco w 1939 roku jeszcze jesienią, która miała natychmiast spełnić taką funkcję zachowania tego na gorąco w pamięci i potem funkcjonowania, właśnie przetrwania jako takie świadectwo z pierwszej ręki na potrzeby jak najbardziej lokalne. Potem to właśnie oczywiście zmieniało swoje konteksty. Mamy do czynienia z czymś takim, że w tym 1942 roku w Nowym Jorku ukazuje się znów ta edycja, ale tylko w języku polskim. Tak? I to jakby wyznacza już pewne granice recepcji tej warstwy tekstu. Natomiast z kolei inaczej jest z obrazem. Dopiero wówczas te obrazy Żarnowe Równe się w tej edycji pojawiają i one mówią jakby swoją historię, ona jest inna. Ona, jak starałem się pokazać, wchodzi w napięcie z tą narracją Zaręby i no, działa tu z jednej strony przywoływanie pewnych klisz odwołujących się do przeszłości, tak mówiłem o tej kliszy związanej z propagandą wizualną w czasie wojny hiszpańskiej. Tak? To są takie odniesienia kojarzące się z przeszłością, no ale generalnie oczywiście można to rozumieć też jako funkcję taką upamiętniającą i stanowiącą no, przestrogę, powiedzmy, tak? przed tym, co przed w ogóle okropieństwem wojny, a więc mówię pewnie uniwersalistycznej, takiej uniwersalizującej wymowie. Oczywiście amerykański odbiorca pewnie w ograniczonym stopniu mógł rozpoznać konkretne miejsca w Warszawie, które były na tych zdjęciach. Nie mógł się pewnie do końca zorientować, które z nich są z Warszawy wzięte, a które nie, ale w ogóle się zastanawiam, czy Teresa Żarnower tak naprawdę brała to wszystko pod uwagę. Ja nie mam wrażenia, żeby te prace z obrony Warszawy Teresy Żarnower, one były tak bardzo właśnie racjonalnie projektowane ze względu na jakąś funkcję określoną, którą miał spełniać. Tak? Gdyby ona projektowała je z myślą o konkretnej funkcji, oczywiście musiałby z tym się wiązać pewien projekt odbiorcy. Tak? Kto jest odbiorcą i co ten odbiorca ma dzięki temu przekazowi zyskać. No nie jestem przekonany, że one były tak właśnie może celowo, funkcjonalnie projektowane. Mam wrażenie, że jednak no, oczywiście była to jakaś możliwość w ogóle wykonania tych ilustracji, oferta, która do niej przyszła, zresztą jaki mechanizm tutaj dokładnie zadziałał, tego nie wiem. I myślę, że tutaj zadziałała przede wszystkim jej, no, jej własna trauma, jej przeżycia, jej, te historie, które sama słyszała. Więc nie rozważałbym tego
tej pracy, tego zespołu fotomontaży w kategoriach dzieła, które jest właśnie zorientowane na konkretnego odbiorcę, z myślą o konkretnej funkcji, którą wobec tego odbiorcy miałyby spełnić. To mam wrażenie, że tutaj różne czynniki bardzo się zeszły, a ten czynnik takiej osobistej potrzeby dania właśnie fotomontażami świadectwa, wykorzystania tego materiału fotograficznego, który był w zasięgu ręki, myślę, że to zadziałało jak gdyby przede wszystkim ponad jakimś takim projektem racjonalnym. Nie dyktowało tego wszystkiego chyba takie pytanie, no dobra, co z tym ma zrobić amerykański odbiorca? Wydaje mi się, że nie to było pytaniem nadrzędnym. Proszę bardzo. Ja jestem bardzo wdzięczna za to pytanie zadane, ponieważ nie wiem, czy pan sobie przypomina, pan był na mojej prezentacji 4 lata tak, temu, jak właśnie. I pewne obrazy, które pan używa, też przedstawiałam, że według mnie jest to bardzo ważne, kiedy to powstało, chociaż jak wiemy, jak pani Milada też wspominała, że wiemy, że Żarnower pracowała nad zbiorem zdjęć, nad fotomontażami, będąc jeszcze w Paryżu, czyli była bardzo świadoma, odpowiadając na to, co się działo z upadkiem, z inwazją niemiecką i okupacją Warszawy. I to, że jest to wydane w maju w 1942 roku w Stanach Zjednoczonych, że jest to ilustracja, trudno powiedzieć, czy to ilustracja. Ilustracja rozumie się, że jest to ilustrowanie tekstu dokładnie. Pan w sposób ciekawy przedstawia, jak to jest niespójne. Tekst z kompozycjami Żarnower. Jest to po prostu też i licencja poetycka, którą artysta może używać. To nie jest, ona nie była zatrudniona jako dosłownie przetłumaczenie tekstu w obraz. To jest tekst historyczny już, kiedy ona ciągle pracuje do 1942 roku, czyli to jest od 1939 do 1942. To jest bardzo duży czas, dużo rzeczy się zmienia. Między innymi zmienia się to, że Ameryka wkracza do wojny. Ona, to jest wydane przez PPS, przez Polish Labor Group, który jest związany z PPS-em. Jest to wydanie książki osoby związanej z PPS-em. Osoby, które są tam, Niedziałkowski, Starzyński, Rataj, są związane z PPS-em. To, że jest to adresowane do amerykańskiego odbiorcy, według mnie jest bardzo ważne, ponieważ to funkcjonuje w Ameryce, wśród Polaków, ale również wśród Amerykanów. I tak jak państwo mówiliście, że jest to w pewien sposób nawiązywanie do filmu, jest to specyficzna ironia, ale także i może specyfika pracy, że jest to, ponieważ film jest animacją, jest to animacja trupów bardzo często, jest to swoista, taki dance macabre prawie, prawda? Ale to jest według mnie bardzo ważne, dla kogo i kiedy to jest adresowane, ponieważ tak samo jak to jest odpowiedź i w tytule jest obrona Warszawy, bo to jest obrona Warszawy w stosunku do tekstu Zaremby, natomiast jest to bardzo istotne odniesienie do publikacji Briana, która to się nazywało Siege, czyli to jest oblężenie, czy to jest zupełnie mowa o czymś innym, prawda? Że dla niej obrona Warszawy ciągle trwa, to jest rok 42. Chociaż Polska jest okupowana, Polacy ciągle walczą, że to jest cały czas obrona. It is going on, it's not done deal. Także to jest bardzo ważne. I to jest w stosunku do tego, jeżeli amerykańska publiczność widzi film Briana, widzi publikację w Life i w Look, gdzie jest mowa o w zasadzie aktywnej części Niemców, bo oni są oblężającymi, tutaj jest mowa o obronie, czyli jest o tym, co też mówił Zaremba, o ludności, ludzi broniącej się cały czas. Także według mnie istotną jest sprawa, dla kogo to jest kierowane i kiedy to jest robione, i kiedy to jest publikowane. Dziękuję. To
może tutaj pani Milada Ślizińska się zgłaszała, potem czy, tak. Chciałbym tylko komentarz, czy ja mogę, przepraszam. Ja przed tym tutaj chciałem uchylić czoła, bo przyznaję się, że rzeczywiście dopiero teraz mogę to powiedzieć, że niesłusznie wspomniałem, tylko zwróciłem uwagę na Andrzeja Turowskiego, który zajmował się tym, bo pani również rzeczywiście 3 lata temu był ten referat wygłaszany na sesji w Poznaniu, a ponieważ ja byłem tak bardzo zaabsorbowany, żeby w krótkim czasie sobie z tym referatem moim poradzić, rzeczywiście nawet nie pomyślałem, nie przypomniałem sobie, więc niniejszym oddaję tutaj pani honor i jak najbardziej no, będę miał okazję w związku z tym przebudować ten swój tekst, bo muszę sobie natychmiast przypomnieć, co pani pisała i ten tekst już wiadomo, że w druku będzie wyglądał inaczej. Także to tylko ad vocem, z podziękowaniem za też ten wkład. A ja mam w dalszym ciągu znaki zapytania dotyczące tej książki, ponieważ w 1943, to ta sama Polish Labour Group wydaje książkę z okładką w Teresy Żarnower, ohydną okładką rysunkową, brzydką, marną okładką Oświęcim Camp of Death. Jest ta książka wydana po angielsku. I dla mnie ciągle niejasne jest wydanie Obrony Warszawy po polsku i bezzasadne w 1942 roku. To jest pierwsza sprawa i to jest dla mnie bardzo dziwne, bardzo tajemnicze i bardzo niezrozumiałe. Druga rzecz, jakaś ogromna niespójność ilustracji w tej publikacji, bo z jednej strony są te fotomontaże, okładka fotomontażowa, a poza tym są zdjęcia, ale pan pokazuje na swoim wykładzie nawet znacznie ciekawsze, znacznie bardziej interesujące fotografie niż te fotografie, no nie wiem, typu budynek robotnika, które są w tej książce. I zastanawiam się, kto robił wybór tych ilustracji i dlaczego tam jest taki miszmasz. Bo z jednej strony jest współpraca ze stosunkowo dobrym artystą, u którego się zamawia fotomontaże, z drugiej strony jest ta kompletna niekonsekwencja, jeżeli chodzi o ilustracje. Ja pamiętam, że ja byłam przekonana, że ta książka, ponieważ jest wydana w 1942 roku w Nowym Jorku, ja znałam ją tylko z opracowań, byłam przekonana, że ona jest w MoMA. I moim ogromnym zdziwieniem było, kiedy wreszcie wzięłam tą książkę do ręki, zorientowałam się, że to jest książka właściwie propagandowa, z historycznym jakimś tekstem. I myśmy tam w ileś osób, w różnych działach MoMA, w archiwach, w bibliotekach, w Queens szukali tej książki. Oczywiście tej książki nie było. I to, co powiedziała pani, to po pierwsze, do kogo ona jest skierowana. Tak samo, kiedy ona wychodzi wcześniej, szybko, od razu w Londynie z tą okładką, którą pan pokazywał, no ja rozumiem, że wszyscy się bardzo śpieszą. Natomiast tu minęło ileś lat. Państwo mówicie, Ameryka też już wypowiedziała wojnę. Tym bardziej ta książka powinna być w języku angielskim, no bo jednak ona wychodzi w Nowym Jorku. I cały czas myślę o tych fotomontażach i o tym, co również pan o nich mówił. Ja nie widzę w nich obrony, ja widzę w nich cierpienie tego ludu czy tych ludzi. Natomiast ona nie ma, książka ma ten tytuł Obrona Warszawy i tekst historyczny tak się nazywa. Natomiast cały czas mam tu ileś takich intrygujących niespójności. Zastanawiałam się, czy pan pracując nad tym tekstem, czy nad tą książką i pani też, czy udało się państwu jakoś rozwiązać te dziwne niekonsekwencje i zagadki. Postaram się opowiedzieć tylko dwoma słowami krótko. No, mój tekst jest zapisem podobnego zdziwienia po prostu. Zupełnie inaczej można sobie było wyobrażać tekst tej książki na podstawie obrazów, które no, większość z nas pewnie pozna najpierw te obrazy. I w zderzeniu z tym ten tekst przede wszystkim budzi wrażenie właśnie niespójności, to jest inna historia, prawda? I zgadzam się również w związku z tym tezą, że
Tu wszystko jest problematyczne i sam fakt wydania wtedy tego tekstu po polsku i pomysłu, żeby z jednej strony żarnowerówna, z drugiej strony, żeby te fotomontaże, z drugiej strony, żeby dołożyć tych jeszcze zdjęć. O jednym z tych zdjęć wiadomo, że ono miało może funkcję ważną, to zdjęcie właśnie przedstawiające zrujnowaną siedzibę robotnika. Oni czytają, że to było jedno z, chyba z pierwszych, które udało się przemycić, ono było krótko przed tą właśnie edycją londyńską, zdaje się, wykonane, kiedy ten gmach jeszcze w takiej ruinie jak gdyby pozostawał, tam są niemieccy żołnierze, więc ono zostało potajemnie wykonane i przysłane do Londynu jako jedno z takich właśnie rzadkich świadectw tej właśnie ruinacji, tego zniszczenia, a że chodziło o robotnika, no to tylko podkreśla to, że jak bardzo była jednak ważna ta polityczna wymowa tego tekstu Zaręby i rzeczywiście to, że ona była cały czas ważna, podkreślają te wstępy, te przedmowy, które właściwie idą cały czas jednym kursem takim ściśle politycznym, że to jest pewien projekt nie obliczony na odbiorcę amerykańskiego, tylko na to, żeby wydźwięk nadać temu świadectwa związany z, no właśnie, z aspiracjami politycznymi proletariatu i PPS po prostu w Polsce. Teraz czy jeśli można... Tak. W kolejności panowie Jarosław Suchan, Andrzej Szczerski i Marek Bartelik może. Albo ja bym zaryzykował taką spekulację dotyczącą odpowiedzi na to pytanie, do kogo to jest adresowana publikacja i dlaczego ona wydana została po polsku. Przypominając w zasadzie pytanie, które zainspirowało tę dyskusję, pytanie pani, bo tam padła taka sugestia możliwej odpowiedzi. Myślę, że żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ta publikacja poszła po polsku, trzeba by zastanowić się nad polityką oficjalnych organizacji polskich działających w owym czasie na emigracji. Myślę, że chodziło o kwestię, jak pani to nazwała, nie pamiętam, czy nie użyła pani tego sformułowania, mobilizacji polskiej opinii publicznej, Amerykanów polskiego pochodzenia na rzecz lobbowania za sprawą polską wobec amerykańskich władz i amerykańskiej opinii publicznej. Rząd polski na uchodźstwie podejmował szereg tego rodzaju działań w owym czasie. Więc część z tych działań była adresowana bezpośrednio do amerykańskiej opinii publicznej, a część adresowana do Polonii, ponieważ no, Polonia też miała swoje wpływy i chodziło o to, żeby mogła je wykorzystać na rzecz przekonywania aliantów do tego, by się bardziej włączyli w sprawy związane z wojną w Europie. To jest taka intuicja moja, przy czym to jest odpowiedź na pytanie o adresata książki, natomiast nie jest to odpowiedź na pytanie o to, czy Żarnower myślała o takim adresacie, kiedy tworzyła swoje fotomontaże. Najprawdopodobniej nie. Ja tutaj jestem skłonny przychylić się do tego, co profesor Czekalski wspominał, że jest to... Te fotomontaże odzwierciedlają ówczesny stan ducha Teresy Żarnower. I tutaj zgadzam się z panią, że bardzo ważny jest ten moment, kiedy to zostało wydane. W zasadzie jest pani pewna, że to był maj, tak? Aha, tak, to jest bardzo ważna informacja, dlatego że sytuacja w 1942 roku, jeżeli chodzi o wojnę, zmieniała się z miesiąca na miesiąc i też jak gdyby atmosfera, odczucia związane z tym, co się działo w Europie, w Polsce, też się zmieniały, prawda? O ile tekst tej książki, on odzwierciedla sposób myślenia o wojnie z końca 1939 roku, początku 1940, kiedy wydawało się, że no okej, to jest jakaś tam kolejna wojna, która za chwilę się skończy, to 1942 rok to już jest moment, kiedy zaczynano sobie powoli uświadamiać, że to nie jest taka wojna jak wcześniejsze. Już powoli zaczynały docierać jakieś informacje do amerykańskiej i zachodniej opinii publicznej na temat tego, co się działo chociażby z Żydami tutaj w okupowanej Polsce. Więc być może na poziomie takim literalnym te zdjęcia opowiadają o obronie Warszawy, ale na poziomie, że tak powiem, emocjonalnym one bardziej opowiadają
o tym, jak odczuwała Teresa Żarnower aktualną sytuację w kraju w owym czasie. Ja może ten dialog pomiędzy tekstem a obrazem jest bardzo ciekawy, natomiast ja bym chciał zaproponować jeszcze jedną możliwość popatrzenia na ten dialog, mianowicie, że nie jest to dialog z tekstem tak naprawdę, tylko jest to dialog z obrazem, innym obrazem. I dla mnie tym innym obrazem jest dziennikarstwo, znaczy foto dziennikarstwo w Ameryce, że tak naprawdę ona ogląda te obrazki, czy w live, czy w innych pismach, i ona je potem jak gdyby przekłada na swój język, czyli ten język, który jest językiem fotomontażu. Natomiast jest to jak gdyby jej komentarz, możliwa jako jedna z możliwości, jest to jej komentarz na tego, jak cała sytuacja w Polsce, w Warszawie jest komentowana przez media amerykańskie. Czyli jako ona, która z jednej strony jest odsunięta już od tej rzeczywistości polskiej i języka nawet, z drugiej strony język angielski też nie jest jej tym głównym medium, i że obraz wraca właśnie jako dialog z obrazem amerykańskim, który w tym czasie ona ogląda, prawda, bo to tak jak pan mówił, dużo tych prac jest jak gdyby wziętych z fotodziennikarstwa amerykańskiego. Więc możliwe, że ten wątek tekstu jest jak gdyby wątkiem ważnym, ale on jest w pewnym sensie drugorzędnym wątkiem, że jednak jako artystka wizualna ona głównie myśli o tym, jak rzeczywistość polska przekłada się na obrazy w Ameryce. Tam powiedział to, a poza tym druga rzecz to jest, jak ten fotomontaż działa. Wydaje mi się, że on działa na zasadzie, że działa na zasadzie pryzmatu, że to nie jest symultaniczność, to jest to, co Bauman nazywał taką rzeczywistością pryzmatową, czyli to jest rzeczywistość, która jak gdyby filtruje, że przez pryzmat przechodzi rzeczywistość i ona potem się odbija, i że trochę ten fotomontaż jest takim pryzmatem, ale już z pozycji nowojorskiej, to znaczy nie z pozycji polskiej, że ta Polska jest już... Ale ona jest cały czas w Kanadzie. Ale ona ogląda... Ale... Ona siedzi w Kanadzie, w Montrealu, i tam pada śnieg. I nie ogląda to ona ogląda tylko polskie. No właśnie, to jest problem a propos też poprzedniego komentarza, nie sposób właśnie do jednego momentu wykonania sprowadzić tych prac, bo wiadomo z tej korespondencji, że ona wcześniej stosunkowo o tym myślała, o tych pracach, prawda? No właśnie, nie wiadomo przez jakie fazy to przechodziło, prawda? Co się kryje za tym, że w jednym wydaniu jest o jednym fotomontaż więcej niż w drugim. Aha, wymieniają się... Wymienia się obrazek. No. Natomiast ciekawe jest to, że ona używa tego zdjęcia, albo można powiedzieć wręcz okładki w tym fotomontażu, gdzie są głowy tych trzech przywódców. I to jest jakby taka świadoma gra z tym... No ja bym uważała, że to z tym wydaniem londyńskim, a nie, że wpadł jej w ręce jeszcze jeden obrazek. Bo z całą pewnością ten fotomontaż jest późniejszy, bo w wydaniu nowojorskim oni piszą, że dopiero w tym 1942 roku oni mogą opublikować zdjęcia tych ludzi, bo oni już albo nie żyją, albo coś tam się z nimi wydarzyło, prawda? I że wcześniej w ogóle nie można było nawet wymienić ich nazwisk. Bo Zaremba cały czas nie jest wymieniany jako autor. Tak, Zaremba nie jest wymieniany, Zaremba żyje i ze względów po prostu konspiracyjnych. Zaremba nie jest, jego nazwisko nie jest anonimowe. Nie jest podpisany tekst autorem, prawda? Natomiast wtedy już było wiadomo, że Rataj i Niedziałkowski nie żyją, a na temat losu Starzyńskiego nie było wiadomo. Wiadomo było, że zginął, w jakich okolicznościach, ale nie wiadomo. Oni podawali również błędne daty odnośnie śmierci Niedziałkowskiego i Rataja. Wiadomo było, że oni nie żyją. Ale ich nazwano z imienia. Zaremba nie był wymieniony. Dlatego ona w pewien sposób, według mnie, oddaje hołd Zarembie, umieszczając ten sam fotomontaż, to zdjęcie ona włącza do swojego fotomontażu nad głowami trzech liderów, którzy byli w Warszawie, umieszcza zdjęcie, które dla tych, którzy są zaznajomieni, wiedzą, o kogo chodzi, kiedy patrzą na zdjęcie, które było na okładce Zaremby z Londynu.
Także on jest w pewien sposób też symbolicznie przedstawiony jako, jako tytułowa okładka swojego wydania londyńskiego. Zresztą ten fotomontaż, właśnie ten z okładką i portretami, on jest w 1943 roku też publikowany, ja musiałabym sprawdzić, ale w jednej z polskojęzycznych nowojorskich gazet. Tylko ten jedyny z Obrony Warszawy. Jeżeli jeszcze mogę, moje czytanie tych fotomontaży jest, że jest to na pewno nastawione na przyszłość, ponieważ według mnie jest to jej ingerencja w stan rzeczy, jaki istnieje w 1942 i jest to także przyczynek jej do przenikających z polskich wiadomości. To jest czas, kiedy Karski ogłasza informacje na temat getta i to jest bo jego zdjęcie, to, które pan pokazał, Żydów kopiących, to jest jedno ze zdjęć dokumentacji Karskiego, które on przekazał. Nie, to są zdjęcia z archiwów niemieckich, z tej akcji odgruzowania Warszawy, z tego co tam... Ale to ja znam to jako jedno z dokumentacji w archiwum Karskiego. No kto ze zdjęciami mogą rzecz, krążyć. Rzecz sama według mnie, to co ja dokonałam, jak badam te zdjęcia, które ona używa, jest to samo w sobie ciekawe. Ale jest to już także zaadresowane przez badaczy zdjęć, które wtedy cyrkulowały w publikacjach i w przekazach, jak trudno jest dotrzeć do informacji, co jest przedstawione na tych zdjęciach. Na przykład jedno z tych zdjęć funkcjonuje w Polsce, ale również u Sikorskiego w Londynie jako rzeź woli, które by się odwoływało do powstania warszawskiego 1944 roku, co jest rzeczą niemożliwą, ponieważ jest to 1942 rok, kiedy jest publikowane. I inne są rzeczy takie, że funkcjonują różne nazwy tych samych zdjęć w różnych archiwach, także to jest rzecz nie do końca, prawdopodobnie nigdy nie będzie rozpoznana. Tak samo niektóre zdjęcia Adama Bałuka, który niedawno zmarł, które są inaczej identyfikowane niż inne źródła. Także mówię, na temat identyfikacji jest bardzo trudno uściślić, co jest przedstawione na tych zdjęciach. Przepraszam, dość znacznie już wychodzimy poza zaplanowany harmonogram. Proponuję ostatnie, dwa pytania, bo jeszcze pan profesor Serge Gibo się zgłasza. Może najpierw pan profesor Andrzej Szczerski, first Mr. Andrzej Szczerski, and then profesor Serge Gibo. Ja powiem bardzo, bardzo krótko w takim razie, że moim zdaniem też nie możemy nie doceniać tej politycznej sytuacji, mianowicie to jest klasyczny przykład takiej wirtualizacji pamięci już, ponieważ ona pracuje z tekstem, który powstał napisany przez świadka wydarzeń, ale ona nie była tam. To jest pisane z perspektywy już kolejnego oddalenia. I wydaje mi się, że tutaj dochodzi już do takiego swego rodzaju właśnie tej walki o pamięć wręcz o wrześniu, prawda? Bo ona produkuje jednak obraz kompletnego fiaska tak naprawdę obrony Warszawy. To, o czym jest w tym tekście i prawdę mówiąc, chyba różnice polityczne tu nie były aż tak istotne, po prostu generalnie jest to atak na establishment II RP, ten, który doprowadził do wojny i ją po prostu przegrał. Więc wydaje mi się, że tutaj, dlatego ona jest po polsku ta książka, ona jest po prostu do Polaków. Jest walka o to, żeby tego nie lekceważył. Zresztą no, była o tym mowa wyraźnie. Ale też druga rzecz jest taka, że w tym filmie Calling Mr. Smith jest użyty ten obraz też właśnie ludności cywilnej zabijanej przez Niemców, że to jest dowód na ich absolutne barbarzyństwo. Jeszcze jest drugi taki aspekt, to było wykorzystywane generalnie, żeby pokazać, że jest to wojna cywilizacji tak naprawdę. Więc to, że tam są zniszczeni ludzie bezbronni, którzy są i tak ofiarami wojny, to jest świadectwo degrengolady Niemiec tak naprawdę, które były pokazywane jako kraj właśnie Beethovena, który stał się krajem morderców. Więc to chyba nie tylko u niej jest taki aspekt tego kompletnego opustoszenia, żadnej obrony i po prostu rzezi. Ale jeszcze chciałem pana troszkę o coś zapytać, bo żeby nam ten Czeplin nie uciekł w kontekście bardzo ważnej dyskusji o fotomontażach, mianowicie wydaje mi się, że wracając do tego, o czym mówił Marek Bartelik na początku, że warto też zobaczyć, że Czeplin funkcjonował na różnych polach, że właśnie to powodowało, że on był tak istotną postacią, prawda? On był też ikoną ruchu antynazistowskiego, zwłaszcza po filmie Dyktator, prawda?
ale też był na przykład symbolem Żyda wiecznego tułacza, prawda, że ta awangarda żydowska chętnie widziała w nim też swój symbol, prawda. Także chyba to jest też ważne, żeby zobaczyć Czeplina jeszcze szerzej, dlatego by pokazać siłę jego pozycji, prawda, że on jest właśnie tak in between, prawda. Tak, znaczy oczywiście ten bezrobotny Lucyfer Aleksandra Watta, prawda, w którym Lucyfer na samym końcu zamienia się w Charlie'ego Chaplina, że też jest taką figurą właśnie tułającego się człowieka z marginesu w pewnym sensie. Oczywiście tak, no, też chciałbym spojrzeć na Chaplina szerzej, ale no, czas był ograniczony i chciałem też ograniczyć tylko Chaplina tutaj w tej prezentacji do lewicowego oddźwięku jego filmów. Ale oczywiście też warto zwrócić uwagę, jak bardzo skamandryci na przykład uwielbiali jego filmy, jak Kazimierz Wierzyński, który poświęcił mu kilka filmów, a nawet pojechał do Hollywood, żeby spotkać się z Charlie'em Chaplinem, a później to wspominał, że uznawał Charlie'ego Chaplina za swojego przyjaciela, prawda, mówiąc o tym, jak wiele zawdzięcza jego twórczości. Oczywiście właśnie i te konserwatywne bardziej środowiska literackie polskie, ale też bardziej właśnie te lewicowe widziały w Charlie Chaplinie jakąś takie uosobienie nowych czasów, prawda? Kogoś tego rzeczywiście międzynarodowego bohatera, który przekraczał te granice, prawda, wyznaczone przez narodowości, jak chociażby właśnie ten Ludwig van Beethoven, który został zastąpiony maską Chaplina w pewnym sensie. To też oczywiście tutaj znaczy badania nad Chaplinem już prowadzę od wielu lat i rzeczywiście zebrałem bardzo dużą ikonografię na ten temat i pokazanie tam kilkuset prac na jego temat, które powstały w latach 20. i 30. też by nie byłoby szans tego pokazać tutaj, ale rzeczywiście no, pokazuje to, jak bardzo był znaczącą figurą dla ówczesnej sztuki lat 20. 30. również. It's time. Okay. Yeah, well, I'm going to be very sure. Don't worry about that. Oops. First of all, I mean, the long discussion reminded me a little bit of what was happening in New York with the French system as well. I mean, a lot of debate were in New York among French people, French speaking people. But it was very important because over there you had a difficulty between the Gaullist group and anti-Gaullist groups, and they were fighting. But the American government was very aware of the debate. So every time you produce something like this at that particular time, it kind of transfers to the, you know, to the ideology and the fight that is going on also in America between the people who are anti-war and people who are for war. So the anything you produce has a very strong impact. So, but I wanted to go back to Charlie Chaplin, though. And I have a very small question about your future work. I mean, are you going to investigate and analyze the mechanics of the film, of cinema? I mean, the way he uses it, and it could be no interesting to see a man who is anti-mechanism and to use it in order to counteract it. So how is the force of the power of movies at that time, and is he aware, is he manipulating him, and what can you do with that? Yeah, for example, should I answer in English or yeah, in Polish? Okay. When we look, for example, at Russian Soviet writings on Charlie Chaplin, for example, Meyerhold, the theater director who saw in Charlie Chaplin the mechanical man, like for example also Barbara Stepanova in her sketches, where for example here I will only go back, we see Charlie Chaplin fighting, merging with machine here with the propeller, and here he's propeller himself. So he was really regarded as a man machine somehow by the avant-garde artists. In my future work, I would like to investigate the idea of the mechanics of his movements. This paper I wanted to devote, but it will be in my future work an idea I would like to develop and research. Yes, thank you for the question. This will be the really last question.
should be green. Okay? So it's a color thing, yeah? My question was also about Charlie Chaplin, which is Serge touched on it, which is the attitude of the Polish left in particular to film and to comedy. Because I know for the equivalent amongst the international surrealists, their point was they liked Buster Keaton and Charlie Chaplin, not just because he was an anti-hero in his iconoclasm, or he was a figure who could symbolize so many things they approved of, but more so because he was not elitist through comedy, through slapstick, and the power that had, the populist power that had, mm-hmm. And also the power of the cinema as a space which got people together and therefore could have an impact on them visually, and therefore the superiority in some ways of the visual over the verbal, over the textual, which is again fits in with the idea that he's more potent than the writings of Lenin, let's say. So I'm curious about the specific stance on popular cinema, which he denotes and he, you know, ultimately symbolizes, and that having a kind of revolutionary potential. And then the other thing, just by the by, is since the Surrealists celebrated him for slapstick, which was so unsophisticated, they also wrote the tract in defense of Chaplin, Hands Off Love. Yes, of course. And again, so that this idea that he was as a man as well as a character, as an actor as well as a symbol, if you like, not being squeaky clean. And so I want to know if you can do something with that too. Yes. Of course, can you repeat the first question? It's about the fact that the popularity of his films. Well, the point is, you can't talk about Charlie Chaplin without talking about movies and popular movies. So that it's the moving image, the power of the moving image for the avant-garde, because we're always talking text image, but actually the irony is this is very much about the power of the moving image and new media, and therefore their position, because I'm not as familiar with the Polish stance on this. I mean, the interesting part is what Charlie Chaplin thought about the leftist avant-garde thoughts on him, his cinema. So I really do not know about the reception of his movies among Polish in the Polish cinemas, by Polish working class, for example. But what I wanted to state here was to show that avant-garde artistic left wanted to look up for the hero of the Third International. And yes, the Surrealist movement was aware of Charlie Chaplin as well. I also wanted to refer to French reception of Charlie Chaplin. For example, French avant-garde artists regarded him as a secret weapon against Germany in the First World War. And for example, in France, the theaters were closed and cinemas gathered people, so the military and the people who were fighting at the front could gather there and watch the movies. I don't know if I answered your question so well, but the most interesting thing for me was what was the Charlie Chaplin response to it. And when we look at his film from 1936, so after the first major avant-gardes were almost ceased to exist, Charlie Chaplin made ironic scene with him holding the red flag as a leader of proletariat movement, and he's captured then by the police. But the flag he's holding falls down from the car, and he wants only to help and give this flag back to the driver of the car. So the gesture
to help turns into a rebellion, turns into a proletariat's demonstration somehow. And so this is like some kind of ironical response of Charlie Chaplin to his persona, regarded as a proletariat hero, I think. Komentarz, może to będzie już taki zaczyn do tego, o czym będziemy jutro rozmawiać, mianowicie... Moje pytanie było w pewnym sensie prowokacyjne, a chodziło mi mianowicie o pewną rzecz, mianowicie czy możemy o Teresie Żarnowej rozmawiać jako o artystce nowojorskiej na przykład, a niekoniecznie jako artystę, którą musimy, nawet jeżeli ona już jest w Nowym Jorku czy w Toronto, bo to w końcu nie jest takie ważne. Czy musimy mówić o niej, że ona jest cały czas artystką polską, jak gdyby ją ściągać do Polski, żeby wyłowić kontekst jej znaczenia, jej sztuki, prawda? Czy w momencie, kiedy ona się przeniosła, ten jej głos się w pewnym sensie rozwarstwia. Ona, ja bym powiedział, ona jest bardziej artystką nowojorską dla mnie niż artystką polską. Natomiast my cały czas próbujemy ją ściągnąć z powrotem do Polski, żeby wyłowić kontekst jej znaczenia, jej sztuki, prawda? Czy w momencie, kiedy ona się przeniosła, ten jej głos się w pewnym sensie rozwarstwia. Ona, ja bym powiedział, ona jest bardziej artystką nowojorską dla mnie niż artystką polską. Natomiast my cały czas próbujemy ją ściągnąć z powrotem do Polski, żeby ona była tą polską artystką i wtedy jest wszystko się zgadza. Natomiast jeżeli chcemy ją włączyć w dyskurs międzynarodowy, to będziemy robić jutro, między innymi dlatego będziemy mówić o Giego i o Nancy Sparrow, że w zasadzie możemy na nią popatrzeć już jako artystkę niepolską. To nie znaczy, że my ją tą polskość jej odbieramy, tylko że jest jeszcze coś ponadto, że ona już przestała być tym monolitem, a stała się artystą międzynarodowym. Czyli to popatrzenie na tą jej dyskusję z fotorealizmem czy fotodziennikarstwem na Zachodzie jest w pewnym sensie, to nie chodzi o to, czy to było w Nowym Jorku czy w Toronto, chodzi o to, że ona rozmawia już innym głosem i że ten głos, że ten język nie jest polski do końca, on jest polski, nie jest. I myślę, że to jest ciekawe, chodzi o to, bo to nie chodzi o to, żeby jej odebrać polskość, tylko żeby z tej Polski zrobić międzynarodowość. I myślę, na tym ta konferencja między innymi próbuje zobaczyć, czy to się uda. Możliwe, że to się nie uda, możliwe, że ona była tak polska i to, że ona będąc w Nowym Jorku już mówi o tym, że ona tęskni za Paryżem, że w pewnym sensie ona chce wracać, nigdy nie wraca. Ale jest to etos nie tylko Żarnower, nie tylko artysty polskiego, ale wielu artystów, którzy też nie wrócili, prawda, z różnych powodów. Więc dobrze by było też popatrzeć na nią w ten sposób, bo myślę, że wtedy ona się ciekawsza też staje dla widza międzynarodowego. Inaczej my ją już ściągamy tutaj i ona jest zamrożona w pewnym sensie. O, nie wiem. Mnie się wydaje, że to, co jest ciekawe, to, co jest ważne i o tym rozmawialiśmy dzisiaj przy lunchu, to, że Żarnower właściwie ma dobre międzynarodowe kontakty. Ona jest cały czas bardzo zainteresowana tymi kontaktami. Ona jest zainteresowana artystami z Tallina czy z Bukaresztu. I to nie jest coś, oczywiście ja świadomie powiedziałam o tej rzeźbie Kopernik, która jest takim statement, ale wydaje mi się, że tu nie ma czegoś takiego jak jakieś polskie, nie wiem, elementy, ślady, typowa sztuka. No sztuka awangardy nie jest sztuką o charakterze narodowym. Zatem może podejmijmy te kwestie polskości versus międzynarodowości Teresy Żarnowej jutro. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za referat.